Witajcie, kochani, w Mistycznym Ogrodzie. Ja nazywam się Nili, a dzisiaj zobaczymy sobie w horoskop dla 12 znaków zodiaku w temacie miłości, relacji, związków. Co tutaj słychać? Oczywiście też sobie podejrzymy, czy tam gdzieś może jakaś bratnia dusza się odzywa do kogoś, albo chce się odezwać, albo takie są plany, może przyjdzie w najbliższym czasie. Zobaczymy. Tak, oczywiście witam wszystkich na kanale, witam stałych widzów, witam osoby, które niedawno dołączyły. Rozgoście się na kanale, kochani, jest mnóstwo playlist, oprócz tego, co jest tutaj na bieżąco wyświetlane. Pobuszujcie sobie po playlistach, bo naprawdę warto, jest tam mnóstwo już różnych treści, wartości do obejrzenia. Oprócz horoskopów mamy wybierz kartę tarotowe, anielskie, z karty wyroczni, przeróżności, słuchajcie, rozwój duchowy, mnóstwo wszystkich filmików, przejrzyjcie sobie. Oczywiście mamy kanały, na kanale mamy też głębie, że tak powiem, mamy poziomy dodatkowe poprzez przycisk wesprzej, tam się wchodzi i tu mamy poziom bursztynowy, poziom szmaragdowy, szafirowy, amarantowy i mistrzowską cygiełkę. Kochani, tutaj te pierwsze trzy poziomy fajnie nam się pomalutku rozbudowują. Oczywiście w najbliższym czasie postaram się tam dodać kolejne rzeczy. Dziękuję Wam za cierpliwość. No ta moja choroba paskudna się przeciągnęła. Stąd te tutaj lekkie opóźnienia. Natomiast na poziomie bursztynowym mamy codziennie na platformie, słuchajcie, społeczność na YouTubie, tam gdzie wrzucam Wam też wiadomości, to tam też osobno dla wszystkich wspierających jest post codziennie, a to jakiś cytat dnia, a to jakaś karta, jakoś tam sobie tak dyskutujemy, na ten temat rozmawiamy, także jest naprawdę fajnie, przyjemnie. No i oczywiście energia dnia na każdy dzień. Od niedawna dodałam tam też czakry, czyli pokazują nam się czakry. Robię to kartami czakrowymi, z jakimi czakrami najlepiej spracować. No i tam troszeczkę poruszamy ten temat pracy nad czakrami energetycznymi. Na poziomie szmaragdowym mamy numerologię i wszystko, co z tym związane. Później na szafirowym już taki wyższy poziom duchowy, rozwój. Zobaczymy, co dalej, jak się będzie nam to rozwijać, ale witam wszystkich serdecznie Was na tych poziomach wspierania. Serdecznie dziękuję, że jesteście, to jest dla mnie fantastyczne, jestem bardzo szczęśliwa, że tam jesteście ze mną i że odwdzięczacie się za oglądane materiały właśnie w taki sposób, będąc na którymś z tych poziomów. To jest fantastyczne, jestem z serduszka głęboko, głęboko wdzięczna każdemu Tobie. Oczywiście zapraszam osoby chętne do eksplorowania też tutaj kanału ogólnego, tych wszystkich playlist, jak i właśnie tych wszystkich poziomów wspierania. Cudownie, że jesteście. Bez Was tego kanału by nie było, słuchajcie, bo cóż ja bym mogła, gdyby nie było tych wszystkich moich fantastycznych kwiatuszków w tym mistycznym ogrodzie. Także cieszę się, że jesteście. Życzę każdemu Tobie mnóstwo zdrówka, tej pięknej energii, dbajcie o siebie, bo słuchajcie, naprawdę człowiek tak pędzi, biega, dopóki się coś nie zadzieje, to nie ma się jakby takiego zastanowienia nad tym, że no jak już się coś stanie, to wtedy dopiero człowiek się puka w głowę, prawda, że po co to wszystko było, po co tak biegać. Także ja zawsze polecam, zalecam i podpowiadam, odpoczywaj przynajmniej tyle samo, ile pracujesz, to jest ważne. Dobrze, to już tyle tak wstępu, myślę. Coś na pewno chciałam Wam jeszcze przekazać, ale tak teraz nie wiem w tym momencie, słuchajcie. Ach, wiem, co chciałam powiedzieć. No tak, ten tydzień w ogóle będzie kosmiczny. Już abstrahując od tego, że pełnia kosmiczna i to z tego, co pamiętam, to w znaku zodiaku Skorpion, nie więc jakiej znowu rzeczy, cienie emocjonalne, trudne rzeczy, tak zwane trupy z szafy mogą wypadać. Coś, co nie było przemyślane, ułożone przez nas, gdzieś wypchnięte pod dywan, może się to wyłaniać znowu, będzie trzeba się nad tym zastanowić ponownie, będzie trzeba się tym po prostu zająć i to będzie, słuchajcie, to jest dla wszystkich nas. Jak robiłam energię dnia na poziom bursztynowy, słuchajcie, tam z tymi czakrami, to wyszedł jakiś kosmos, dlatego że praktycznie cały tydzień będziemy mieć kartę sprawiedliwości, gdzieś tą energię w tle, a to jest prawo przyczyny i skutku, to jest karma, jakby nie było.
Sprawiedliwość oczywiście, równowaga, podążanie do tej równowagi, takie równe przemyślenie. Nie, że ja mam rację, bo ja mam rację, tylko jakiś kompromis, jakieś negocjacje, prawda, dogadywanie się. Sprawy jakieś, słuchajcie, urzędowe, sądowe. Także uważajcie tutaj, żeby wszystko połapać, żeby o wszystkim pamiętać, wszystko zawrzeć, na przykład w zeznaniach podatkowych, bo to teraz chyba mamy koniec, nie? Teraz jakoś do końca kwietnia chyba w Polsce jest, żeby się rozliczyć. No, także tydzień będzie ciekawy, na pewno jakiś taki ciekawy roller coaster nam się zdarzy, to już musimy się z tym liczyć. No ale co, póki co weekend przed nami, mam nadzieję, że to dzisiaj uda mi się jeszcze wrzucić, czyli w piątek. Wcześniej nie udało mi się nagrać, słuchajcie, bo miałam jakieś kosmiczne migreny w tym tygodniu, także wielu z was wiem, że też. U mnie to, słuchajcie, zazwyczaj pomaga, jak zajmę się trzecim okiem, pootwieram, posłucham melodii. Jakby ktoś z was potrzebował, jakbyście nie wiedzieli, nie znali żadnych melodii na otwarcie trzeciego oka, piszcie. Ja wam wyślę, słuchajcie, na maila piszcie jak najbardziej, wyślę wam linki takie moje sprawdzone, których regularnie słucham. Dobra, już nie będę gadać. Oczywiście karty tutaj będziemy, jak to zawsze, słuchajcie, pójdziemy sobie z channelingiem. Karty przeróżne, myślę, że te channelingowe moje jak najbardziej. Oczywiście ta rozmucha. No i zobaczymy, gdzie mnie tam jeszcze konie poniosą. Dobrze, kochani, to tyle już tytułem wstępu. Idźmy do przodu. Zaczynamy oczywiście, kochani, jak zwykle od baranka. No dobrze, to zaczynamy od baranka. Jak mówiłam, tydzień mamy 26 kwiecień i już później 2 maj. Czy w sumie to nie wiem, czy mówiłam. No dobrze, świeczunię mam dalej, bo mam taką wysoką, słuchajcie, także nie mieści mi się w kadrze. Baranki. Baranki, baranki, baranki. W miłości, w relacji, w związkach. O, coś tutaj mi skacze, muszę jeszcze oczyścić. Baranki, barany. Znaki zodiaku barana. 26 maja 2021. Co tam słychać? No będzie trzeba podjąć decyzję, bo widzę, że będzie miał baranek dużo do wyboru. Uwaga na takie jakieś niezdecydowanie. Oj, będzie decyzja, ale słuchajcie, ja mam wrażenie, że wszyscy w tym tygodniu będą mieć trudne decyzje do podjęcia. Zobaczymy, jak nam wyjdzie to czytanie, ale tak czuję. Zobaczcie, potężna zmiana, idzie coś z przeznaczenia, ale finał będzie, a nie, to odwrotnie, tak miałam dać. Chociaż kurczę, jak tak dałam, widocznie tak ma być. Dobrze, będziemy się słuchać. Wow! Baranki, baranki, kochane, macie przecudowne czytanie. Dosłownie spełnienie marzeń na każdym obszarze. Nowa oferta, nowa propozycja, albo propozycja na zasadzie, to może być twoja osoba, albo ty do kogoś wyjdziesz z fantastyczną propozycją, albo twoja osoba do ciebie wyjdzie, albo poznasz kogoś nowego i też będzie fantastyczna propozycja i bardzo szybko tutaj będzie od pytania do realizacji. Natomiast jedyne, co tu na początku widzę, początek tygodnia, czuję, że jest bardzo ważny dla was, baranki, żebyście dobrą drogę wybrały. Początek, tak do połowy tygodnia bym powiedziała. Gdzieś będzie trzeba dokonać wyboru, ale musicie dobrze wybrać, dlatego że pamiętajcie, że nie wszystko złoto, co się świeci, tak tutaj czuję dla baranków, żeby powiedzieć. Dosyć ciekawe, słuchajcie, ale tak czy inaczej, fantastyczny tydzień, to jest mega proste czytanie, tak jak patrzę, szczęście, radość, spełnienie, co byś nie chciał, baranku, spełnić się. W tym tygodniu już możesz zobaczyć pierwsze oznaki, może właśnie przyjść coś nowego, może być jakaś propozycja, jak były jakieś problemy uczuciowe, emocjonalne, w tym tygodniu jest szansa, że to się zakończy, ale pamiętajcie to, co mówię, że bardzo ważny jest ta decyzja, to będzie kluczowe i tak naprawdę od tej decyzji będzie zależało dla baranka wszystko. Zobaczmy, co tu nam powylatywało już. Prawo przyciągania, przyciągasz to, w co wierzysz, że jest prawdą. No tak. I tu jakby nie było, mamy koło fortuny i słońce.
As pentakli. Dla mnie te karty to są właśnie karty mówiące o prawie przyciągania, więc zdecydowanie, jeżeli afirmowałeś, jeżeli wysyłałeś jakieś prośby, to tutaj w tym tygodniu baranku możesz zobaczyć już efekty i zobacz, tak, bo zapracowałeś na to, brawo. Czyli to nie jest to, że to przychodzi, bo baranek po prostu z nieba mu leci, tylko to jest dla wszystkich tych baranków, które pracowały i które sobie wypracowały to, czyli włożył baranek tu jakąś pracę, a to w siebie, rozwój osobisty, duchowy, życiowy, jakby nie było, a to w jakieś zrozumienie, a to właśnie w poukładanie sobie czegoś w głowie, poukładanie sobie w życiu i tak dalej. I jakby końcówka tego wszystkiego tutaj na początku gdzieś się zadziewa. I tu słuchajcie, jest przekaz od kogoś dla baranka. Kocham cię tak mocno, że żadne słowa nie są w stanie tego wyrazić w pełni. Czy wy widzicie baranki? Wow, czyli ja tą kartę zdam zdecydowanie tutaj, bo ona jest przepiękna. Czuję, że ktoś z was tutaj bardzo intensywnie pracował też energią Ho'oponopono, żeby tutaj coś poukładać, naprawić. Coś zmienić może w jakiejś relacji. Fantastycznie, słuchajcie, no ja tu nie mam co mówić. Po prostu wszystko wam się spełni. Wszystko jest na tak. Wszystko jesteś w stanie w tym tygodniu, bo to jest tylko jeden tydzień, pamiętajcie. Tylko pamiętajcie, żeby nie przegapić szansy tutaj, nie umiejąc się zdecydować, bo tutaj będzie trudny wybór. Będziecie mieć wiele fajnych rzeczy jakby do wybrania i będzie trzeba podjąć się właśnie tej dobrej, tego dobrego wyboru, tej dobrej decyzji. Znowu wam powiem, pamiętajcie, nie wszystko złoto, co się świeci. Czyli patrz głębiej, jakby dokonując tego wyboru. Radosne wydarzenie, spotkanie, wiadomości, ciesz się tą chwilą tak długo, jak trwa. Fantastycznie. Nowe miejsce pracy, nowe miejsce zamieszkania, jakaś zmiana. No zdecydowanie to tutaj, słuchajcie, bo As Pentakli właśnie o tym mówi. Tak jakby czuję, że tutaj baranek na tą ilość, nawet powiedziałabym nieprzyzwoitą ilość ofert albo możliwości w tym tygodniu, sam sobie zapracowałeś, baranku, także to jest twoja praca tutaj włożona. No, bardzo intensywna praca. Nadchodzi czas w twoim życiu, który da ci możliwość, by odpocząć, zregenerować siły i nerwy. Wykorzystaj tę okazję mądrze. Czyli tutaj trzeba zwrócić uwagę właśnie jeszcze dodatkowo, baranku, na to, jak wykorzystujesz, jak gospodarujesz swoim czasem, swoją energią, swoimi zasobami, zdrowiem na przykład. Czy dbasz o siebie też? No. Co tu jeszcze bym chciała? Kurczę, no powiem wam, wszystko fantastycznie. Tak jak mówiłam, jak czekasz na kogoś, możesz kogoś poznać fantastycznego i bardzo szybko będzie od rozmowy do decyzji i do jakiejś takiej poważnej decyzji. Wiecie co, ja mam pomysł. Zróbmy sobie, bo naprawdę tu nie mam już co mówić, bo to są naprawdę fantastyczne karty. Ale spróbujmy jeszcze. Znacie te malutkie karty, tak, nie, mało prawdopodobne, niewłaściwy czas. Zadajcie sobie teraz, baranki, jakieś trzy pytania albo jedno pytanko i wybierzcie jeden z trzech stosików. Ja po prostu wam tutaj rozłożę i będziecie mieć dopowiedziane. Możesz się zapytać o jakąś konkretną osobę, czy to ta osoba, cokolwiek tu chcesz, żeby pytanie było tylko takie proste, że odpowiedź jest prosta, tak, nie, może i tak dalej, prawda? Dobra, zobaczmy. Pierwszy stosik, drugi i trzeci. Pierwszy, drugi, trzeci dla baranków. To jest takie mini, wybierz kartę, oczywiście standardowe, wybierz kartę, będzie na końcu. Pierwszy, drugi, trzeci. Pierwsze pytanie. No niestety nie. Drugie pytanie. Idealny moment. I trzecie pytanie. Może. Tak mi się wyrwało, niestety nie, ale czasem, kochani, tak czuję, że jeśli coś się czasem nam nie spełnia, to mimo że my w pierwszym momencie nie rozumiemy dlaczego i nam jest smutno, przykro, prawda, tam byśmy chcieli już tu i teraz, na przedwczoraj, ale czasem to, że się coś nie spełni w danym momencie, potrafi być błogosławieństwem, bo jeszcze coś się musi zadziać, bo jeszcze coś się musi zmienić, bo jeszcze my coś może musimy zrozumieć, coś może trzeba za sobą zamknąć i tak dalej. Także no,
Ja zawsze mówię, trzeba uszanować to, co przychodzi i cieszyć się z tego, co przychodzi, bo tak naprawdę my nie wiemy, prawda, co jest tam jeszcze za kotarą, że tak powiem, ukryte przed nami, ale baranki po prostu macie takie czytanie, że wow, fantastyczne, piękne. Tak, to my będziemy już lecieć do byczka, tylko się wiecie co napiję, bo taka jakaś chrypa mnie. A no tak, karty nie wziąłam. Myślę, coś mi tu nie pasuje. Tak jest. Czyli mamy teraz byczka, byk. 26 kwiecień, 2 maj. Byk, byk, byk. Ło. No, byczek musi sobie coś jeszcze poukładać w głowie, bo widać, że jeszcze coś tutaj, jakiś chaos jest. Coś jeszcze musi byczek przemyśleć, przeanalizować. Oj, bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. Coś sobie posprzątać, usprzątnąć. Może w głowie, może w życiu. A może po prostu, nie wiem, w mieszkaniu, w biurze. Dobra, co tu idzie do byczka w tym tygodniu? No, coś już mamy. Jakieś spełnienie marzeń. Byczku, czekasz na to, czekałeś na to, może pracowałeś na to bardzo długo. Dla wielu osób to będzie, słuchajcie, związane z miłością, oczywiście, bratnia dusza, bliźniaczy płomień. Właśnie, tak czuję, że to trzeba posprzątać. Gdzieś tu jeszcze spełnienie twojego marzenia blokuje ci jakaś przeszłość, coś, co w sercu jeszcze trzymasz, jakiś ból. Tak, i tu mamy potrzebę bycia w równowadze, ale też pamiętaj o równoważeniu, o równowadze w braniu i dawaniu na przykład. Coś tu czuję, że gdzieś byczek jeszcze ma w sobie, w serduszku jakąś krzywdę, jakiś ból. Może patrzysz na nowych partnerów przez pryzmat starych związków, może jakiś lęk, strach tutaj jeszcze ciebie ogranicza. Ale powiedziałabym, że jeżeli jesteś singlem, to masz praktycznie na wyciągnięcie ręki spełnienie twoich marzeń i właśnie tą bratnią duszę, bliźniaczy płomień, który ci się marzy. Ta osoba, ja powiedziałabym, że jest bardzo blisko ciebie, ale ponieważ gdzieś w sercu twoim jeszcze jest... Właśnie, tylko co? Albo jakaś krzywda, której jeszcze tam byczek nie wybaczył. Może sobie, może komuś. Może właśnie ta perspektywa patrzenia na nowe osoby przez pryzmat dawnych osób. Musisz sobie to, byczku, przemyśleć, co u ciebie, czym to u ciebie będzie. I na pewno to coś będzie cię chciało wyciągnąć ze strefy komfortu. Więc żeby to sobie uleczyć, naprawić, odpuścić, trzeba wyjść ze strefy komfortu. Więc może tu faktycznie trzeba z kimś porozmawiać, albo Ho'oponopono sobie wyślij, bo to bardzo zawsze pomaga. Ewidentnie, byczki kochane, w tym tygodniu będzie się bardzo dużo u byczków działo na temat miłości, na temat emocji, bardzo dużo będzie. Będą wychodzić rzeczy właśnie, które jeszcze są nieuleczone, nieuzdrowione, żeby to uleczyć. Ja zawsze mówię, ojejku, coś niewypowiedziane, zobaczcie, bo to gardło tak mi się ścisło. Coś jest niewypowiedziane, coś byczek nie wypowiedział może jeszcze, coś dusi w sobie, tłumi w sobie, a tu trzeba by wyjść ze strefy komfortu i powiedzieć to coś, o co chodzi. I tu wypadła nam karta, kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości. Więc z jakiegoś powodu czuję, że to dla nas, byczków, jest ważne. Wow, zobaczcie, jesteście bliźniaczymi płomieniami. Ja tu to czułam w tej karcie od razu. Zresztą są dwie szóstki. To zawsze dla mnie bliźniacze płomienie, właśnie szóstki. Natomiast, no właśnie... Czy to jest ktoś u ciebie z przeszłości? Może to być jakiś wracacz? Czy to jest ktoś nowy dla kogoś? Też może być, słuchajcie, bardzo dużo tu czuję historii. A jednak mamy, zobaczcie, do wyjaśnione. Ktoś nowy już wkrótce pojawi się w twoim życiu. Bądź gotowa, gotowy. No cudownie. Wszystko w twoich rękach, działaj. Ja tu czuję z tym działaniem, słuchajcie, żeby właśnie uwolnić się od jakiejś przeszłości.
uwolnić się od czegoś, co tam jeszcze gdzieś może psuć ewentualną relację, która by się pojawiła, prawda? Czyli żeby właśnie zrzucić z siebie jakieś jeszcze może, no nie wiem, no tak jak mówiłam, coś trzeba uwolnić, odpuścić, przebaczyć, wybaczyć. Nie dlatego, że ktoś zasługuje, tylko dlatego, że ty potrzebujesz sobie zrobić miejsce w serduszku na nową osobę, jeśli oczywiście tego pragniesz. Jeśli pragniesz zmiany, uwolnij, zobaczcie, to jest jakie to jest niesamowite. Jeśli pragniesz zmiany, uwolnij przeszłość, której zbyt kurczowo się trzymasz. Zrób miejsce na nowe, uwolnij to. Czy wy to widzicie? Po prostu za każdym razem mnie to zadziwia, zdumiewa i raduje, kiedy w ten sposób karty rezonują z tym, co ja mówię. To jest po prostu przecudowne. Co jeszcze? Ktoś przesyła tu, czy jakiś tu jest wielbiciel, taki tajemny, adorator. Gdzieś się ktoś przygląda byczkowi. Bardzo mi się podobasz, pragnę cię poznać. Nie wiem, jak mam ci to powiedzieć. Twój tajemniczy adorator. Wiecie co, ja już od jakiegoś czasu u byczków to kojarzę tą kartę, że się pojawia, więc bardzo taki nieśmiały chyba ten adorator. I powiem wam, że tutaj ten król kielichów... No może król nie jest aż tak nieśmiały, ale tak poczułam tą kartę tutaj, czyli po prostu to może być po prostu osoba starsza, czyli nie ktoś tam powiedzmy do 30 roku życia, czy nawet do 35, tylko powyżej, bo król zawsze mówi o kimś starszym, prawda? Ale tutaj słuchajcie, no tak, mamy 33, mamy 66, czyli tydzień na pewno niezwykły dla byków. Na pewno dużo się będzie działo. Trzeba pouwalniać te rzeczy. Cokolwiek byczku w tym tygodniu będzie do ciebie przychodziło, takie przykre, bolesne, będą ci się zdarzyć jakieś takie może sytuacje, może jakaś rozmowa, może ktoś ci coś powie. Uwolnij to, nie trzymaj się tego, tylko poproś światło, żeby to zabrało. Jak pracujesz z aniołami, aniołów, archaniołów, poproś, żeby to zabrali. Żeby napełnione to było miłością, uwolnij, wybacz sobie, wybacz temu komuś. Nie trzymaj, bo jak będziesz to trzymać w sobie, to będziesz bardziej w tą kartę tutaj inwestować. A im bardziej będziesz inwestować w trzy miecze, tym bardziej będziesz odsuwać od siebie to, ten bliźniaczy płomień, który idzie do ciebie. No, także no, zastanów się, czy warto. Zobaczcie, nadchodzi czas w twoim życiu, który da ci możliwość, by odpocząć, zregenerować siły i nerwy. Wykorzystaj te okazje mądrze. I tu słuchajcie, czuję to na różne sposoby. Słuchajcie, muszę zobaczyć, co wy, dokąd wy tu widzicie. Dokąd tu widać? Dotąd widać. Dobrze. Czyli to czuję na różne sposoby. To się może tak zadziać, słuchajcie, że... No, tak tu czuję niestety dla kogoś, słuchajcie, że ktoś tu się może pochorować, ale na takiej zasadzie po prostu złapie jakieś przeziębienie czy coś i żeby nie marudzić, że się tam przeziębiło, tylko żeby wykorzystać ten czas właśnie na faktycznie regenerację, rozumiecie? Po prostu co by to nie było, czy na przykład, nie wiem, w pracy się okaże, że cię wyślą na przymusowy urlop, prawda? Co by to nie było, wykorzystaj to mądrze. Nie narzekaj na to, że to się nie zadziało, dlatego że jak widzicie, to idzie z przeznaczenia. To się ma zadziać, żeby byczek miał możliwość naprawić czy uwolnić to, co tam jeszcze jest do uwolnienia. Zobaczcie, wow, spotka cię ogromne szczęście, zwracaj uwagę, rozglądaj się, oczekuj najlepszego i znowu czuję, uwolnij te wszystkie bóle, przykrości, wybacz, bo im bardziej wybaczysz, tym bliżej będziesz spełnienia swoich marzeń, niesamowite. I jeżeli tutaj byczku afirmowałeś, prosiłeś o jakieś rzeczy, kontynuuj, nie zatrzymuj się, to jest dobry kierunek, dobrze ci idzie, ale tu jeszcze popracuj, tu jeszcze zobaczcie, trzy buławy, to trzeba jeszcze chwilkę zaczekać, tak? I pamiętaj o równowadze w braniu i dawaniu, ale zobaczcie, tu są trzy buławy, tu cztery, czyli jest szansa, że w tym tygodniu to marzenie się spełni, nawet w tym tygodniu. Dobra, teraz sobie zadajcie trzy pytania, takie, gdzie jest odpowiedź tak, nie, może i tak dalej, albo jedno i wybierzcie sobie jedno, jak wolicie. Możecie zadać sobie po prostu jedno pytanie i wybrać sobie od 1 do 3.
Pierwsza, pierwszy stosik taki mini, wybierz kartę, oczywiście większe będzie na końcu, tak? Jak potrzebujesz więcej czasu, zatrzymaj sobie. Pierwszy, drugi, trzeci. Możesz zadać jedno pytanie albo trzy. Dobra, lecimy. Pierwsze pytanko, odpowiedź. Tak, dobra. Drugie pytanko, odpowiedź. Idealny moment. I trzecie pytanko, odpowiedź. Może. I tak czujesz, ten idealny moment to jest właśnie, żeby wybaczyć, odpuścić, coś uwolnić ze swojego życia. Jakiś ciężar, który tutaj ciążył tobie, byczku. Gdzieś w sercu po prostu. Dobra, fantastyczny tydzień, słuchajcie. Kto jest na bursztynowym poziomie, czy tam na wyższym, serdecznie zachęcam, żebyście sobie obejrzeli energię tygodnia na ten tydzień, bo naprawdę kosmiczne czytanie. Jeszcze mi tam w channelingu przeszło, że to będzie obowiązywać na kilka tygodni do przodu, więc to jest niesamowite, słuchajcie. A my idziemy już dalej. Mamy bliźnięta. No, bo przestawiłam, no to jest niemożliwe. Co tydzień robię to samo. Czyli znowu gdzieś bliźnięta będą mieć do czynienia z jakimiś wodnymi znakami. No, znowu jest to samo. Może gdzieś ryby. Czekajcie, co mamy jeszcze? Ryby, skorpion i trzecia woda to jest... Ojeju, a co mnie tak zaćmiło? Rak, aha, rak. Czyli rak, ryby, ewentualnie skorpion. Tutaj coś czuję, że macie bliźnięta dużo do czynienia gdzieś z tymi, z którymś z tych znaków, albo nawet z wszystkimi możliwe, że ty po prostu jako bliźnięta masz w swoim kosmogramie dużo wody, albo którejś z tych. Dobra, idźmy, zobaczmy. Tydzień. Azbuła, fantastycznie. Cztery pentakle, czyli uważaj, żeby się nie trzymać czegoś kurczowo, raczej inwestuj w nowe. Chodzi o to, by jakby zaplanować sobie na nowo albo inaczej, zastanowić się, w którą stronę chcesz pójść. Nie trzymaj się tego, co przeszłe, bo to tutaj ewidentnie nie będzie ci służyło. Zobacz, zostaw za sobą to, co już jest stare. I wiesz, że już ci nie służy w żadnym stopniu. Bardzo duże zakończenie dla was, bliźnięta, w tym tygodniu, bo macie kartę 8 kielichów, czyli będziecie odchodzić od czegoś ostatecznie, bo macie kartę świat, od czegoś, co emocjonalnie gdzieś was blokowało, powstrzymywało, sprawiało przykrość może, albo nie było tym czymś, czego wy pragniecie. I zdacie sobie sprawę, że to już jest, to było niby na swój sposób stabilne, ale to już nie jest dla ciebie. I zdasz sobie z tego sprawę, będziesz chcieć inwestować w nowe, iść w nowym kierunku. Wszechświat daje wam tu bliźnięta ten as buław. To są możliwości pod każdym względem. Dostajecie energię, siłę, dostajecie ofertę jakąś, może jakąś propozycję, jakieś możliwości, ale przede wszystkim, żeby to wszystko się zadziało, trzeba odejść od tego, co stare, dawne, co przestało już służyć, co się nie sprawdza po prostu. I to pod każdym względem, słuchajcie, o co byście pytali, pod każdym względem. I tutaj zobaczcie, tu jest as buław, a tu już jest król buław, czyli to już jest przeskok ogromny. Czyli jest tu zachęta, żeby bliźniak złapał tą buławę po prostu i bardzo mądrze przemyślał, zastanowił się, zaplanował, poukładał w głowie i od razu działał. To będzie wymagało od ciebie bardzo szybkiego działania, bardzo takiego zdecydowanego podejścia. I tu jest nawet podpowiedź, czasem warto zaryzykować. Natomiast to, że to szybko się zadzieje, ale później będzie trzeba jakby jeszcze to dopracować, bo tu mamy as pentakli i kartę świat. Możliwe, że to nie jest takie proste, żeby zamknąć to za sobą, co chcesz zamknąć. Możliwe, że tam wchodzą w to jakieś pieniądze, jakiś majątek. Czuję tu jakieś podziały, właśnie jakieś rozdziały. Ale jest pokazane, idź za głosem serca, za swoimi pragnieniami, nie zatrzymuj się, idź do przodu.
każdy jeden krok jest bardzo ważny, prawda? Żeby do przodu z czasem, żeby dojść do tego celu podróży, który tam masz, który sobie tutaj założyłeś. Jeżeli chodzi o jakieś nowe osoby, to jak najbardziej możesz w tym tygodniu poznasz kogoś nowego, ale niemniej jednak cały czas pracuj nad tym, by pozamykać te rzeczy, które tu jeszcze masz niezamknięte, bo one ci blokują. Czwórka pentakli to jest blok po całości, to jest blokada. To jest pokazane, masz 88, czyli to jest pokazane zdecydowanie idź do przodu, bo w tym tygodniu z jakiegoś powodu otworzą się przed tobą drzwi, żeby pójść dalej, ale to trzeba, słuchajcie, ja nieraz słyszę od moich przewodników duchowych, my ci otwieramy drzwi, ale przejść przez te drzwi musisz sama. I to jest dla was, bliźnięta, to samo na ten tydzień. Drzwi będziecie mieć otwarte, ale to wy musicie dokonać tego wyboru, by przez nie przejść. Zrób to, co czujesz, że jest dla ciebie właściwe. No, dokładnie, dokładnie. Wprowadź więcej zabawy, luzu, śmiechu, romansu, flirtu do twojego życia, a na pewno poczujesz utraconą radość. Czyli jakieś bliźnięta tutaj mi troszkę skapciały, troszkę przysiadły, przycupnęły i tak gdzieś cichaczem w kątku, prawda? A tu by trzeba właśnie pozwolić sobie na radość. Może obejrzyj coś wesołego, może pozwól sobie na jakieś takie fajne spędzenie na przykład wieczoru, a choćby nawet samemu, a przecież to zabawa nie musi być w grupie. Samemu też się można pobawić, pooglądać komedię jakąś, uśmiać się, prawda, kabaret, cokolwiek. Zastosuj Ho'oponopono, aby usprawnić przepływ energii. Przepraszam, proszę, wybacz mi, dziękuję, kocham cię. No tu zdecydowanie jest ta energia gdzieś właśnie przyblokowana, to co powiedziałam przedtem. I pamiętajcie, że jak się energia blokuje w jednym obszarze, tak naprawdę blokuje się we wszystkich. Więc to, że my robimy tutaj na miłość, ale jeżeli blokujesz sobie tutaj coś w relacjach, związkach, to jednocześnie nie będziesz mieć przepływu pieniędzy w sprawach zawodowych, czy po prostu przepływu pieniędzy nie będzie, bo jak się zablokuje w jednym obszarze, no to to jest jeden przepływ, słuchajcie, więc wtedy jednocześnie blokuje się wszędzie. Wow, no to ktoś tu ma dla was, słuchajcie, no, coś do powiedzenia. Jesteś miłością mojego życia. Dzisiaj to rozumiem, wybaczysz mi. No właśnie, tak czuję, że to tu jesteś związane, że ktoś z was chce odejść od kogoś i ktoś właśnie tak desperacko, bym powiedziała, w ten sposób tutaj próbuje zatrzymać bliźniaka. No ciekawe, powiem wam, co zrobicie, bliźniaczki kochane? Jaką decyzję podejmiecie? Jestem ci ogromnie wdzięczna, wdzięczny za całą twoją pomoc. Zawsze będę o tobie pamiętać. Czuję, że to jest do innych znowu osób, czyli tak jakby te osoby, od których bliźnięta chcą odejść, bo czuję, że każdy bliźniak tutaj coś ma zostawić ze sobą, to jednak nie będzie wam tak łatwo odejść, bo wiele z tych osób będzie chciało was zatrzymać. Jeśli chociaż jedna osoba tego dokonała w życiu, to ty także jesteś w stanie to zrobić. No. To taka podpowiedź, zachęta, słuchajcie, od sił wyższych, może od twojego ja, słuchaj, z przyszłości, bo czasem takie mam przesyły, tak czuję. Co jeszcze mamy dla was? Dobra zmiana, wejście na wyższy poziom, postęp, większe zaangażowanie, ale to słuchajcie, ta dobra zmiana się zadzieje, pamiętacie kiedy? Kiedy uwolnicie te blokady tutaj, no. Twoje życie miłosne właśnie odmienia się na lepsze. Wypatruj znaków. No fantastycznie, słuchajcie. Takie tu mi się zawsze podobają. Może się tak zmieści. Takie przekazy mi się zawsze podobają bardzo. Otrzymasz pomoc, której się nie spodziewasz. Czy odważysz się ją przyjąć? Czy wy nie mieliście ostatnio też tej karty? Coś mi się tak kojarzy właśnie. No. Dobra, kochani. To zobaczmy jeszcze teraz sobie, weźmiemy sobie, no nie wiem czy znacie, czy nie, trzy takie mini wybierz kartę, tu zadać sobie możecie pytanko, albo jedno, albo dwa, albo trzy pytania, proste pytania, gdzie odpowiedź jest tak, nie, może
I będą trzy stosiki. Możesz sobie na każdy stosik zadać jedno pytanie. Możesz sobie zatrzymać, teraz zapisać te pytania, żeby pamiętać. Albo wybierz sobie jedno, może masz. No i sobie wybierz jeden stosik. Jeden, dwa, trzy. Dobrze? Ok. Jedynka. Numer dwa. I numer trzy. Dla bliźniąt. Pierwsze, drugie, trzecie. Pierwsze pytanie, odpowiedź mamy. Może. Druga. Niewłaściwy czas. I trzecia nie. Zdecydowane nie, bo to na czerwono to jest takie zdecydowane nie. Dobrze, oczywiście będziecie mieć jeszcze dużo, wybierz kartę na końcu, także tam jeszcze możecie się czegoś dowiedzieć. Dobrze, kochani, no to idziemy dalej. Macie robotę w tym tygodniu, żeby sobie blokadę jakąś, żeby się odblokować gdzieś w jakimś obszarze. To już każdy z Was musi się zastanowić, w którym obszarze u Was ta blokada siedzi. Dobra. No i teraz mamy raczka. Wiecie, te karty coś poburzyłam. Dobrze. 26 kwietnia, 2 maja. Raki. Oczywiście 2021 rok. Co tu u raków słychać? Jakaś wieża? Co to się u Was dzieje, kochani? Jakieś zakończenie? Pójście w kierunku swoich marzeń. Oj tak, będziecie zostawiać coś za sobą i to w taki zdecydowany sposób. Raki zdecydowanie postawią w tym tygodniu na miłość, na szacunek do samego siebie, na szacunek do tego, kim się jest, bo czuję, że tutaj pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne i to jest dla tych raków, które muszą to usłyszeć. Jeżeli nie czujesz, żeby to z tobą rezonowało, masz inne fajne też na kanale filmiki, może tamte bardziej zarezonują, albo sobie obejrzyj tu ascendent swój. Czuję, że to jest bardzo ważna wiadomość dla kogoś, dla jakichś raków, które postanowiły coś zmienić, coś zrobić, coś zakończyć, pozwolić, żeby to, co przestało już służyć, żeby się zawaliło. Rak tutaj wie już teraz, czego pragnie, wie, w którą stronę chce pójść, uszanowuje siebie jako człowieka, jako istotę i podejmuje decyzję, by iść w dalszą drogę już bez kogoś. Jakaś potężna zmiana. Ewentualnie może tak być, raczku, że jeśli to z tobą nie rezonuje, zobacz sobie czytanie twojej osoby, czytanie po prostu tamtego znaku zodiaku i może się okazać, że tu macie zamienione energie, czyli to jest może mowa o tamtej osobie, a o tobie będzie tam. No czasem się tak zamieniają energie, słuchajcie. Zobaczmy, co mamy dalej. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Dziękuję, że jesteś w moim życiu. Czyli tu jest podpowiedź, słuchajcie, że zdecydowanie ktoś bliski Wam pomoże Wam w tym całym procesie, w tym czymś, co się tutaj będzie waliło w tym tygodniu. Absolutnie tak. Masz szansę, by jeszcze coś zmienić w tej sprawie. Działaj. Więc widzicie, że dla kogoś tutaj jeszcze są jakieś szanse ratunku dla tej sprawy, wszystko w twoich rękach, działaj, zobaczcie, macie dwa razy działaj, tak, bo zapracowałeś na to, brawo, wow, tu chyba bym to dała, bo tu mamy kartę gwiazdy i as kielichów, czyli zdecydowanie jakaś fantastyczna rzecz może się zadziać w tym tygodniu dla was. Mimo tej wieży, słuchajcie, często to nam się zdaje, że wieża to coś strasznego. Nie, tak naprawdę czasami my już wiemy, że ta wieża się zadzieje, mamy to poczucie, wcale to nie jest dla nas zaskoczenie. I to, co przychodzi tutaj do Was, to tak naprawdę na dobre Wam się obróci, bo mamy na koniec 7 kielichów, czyli suma summarum będziecie mieć dużo do wyboru i będziecie się czuć i kochane, i że idziecie w dobrą stronę, spełniając swoje marzenia, czyli będziecie mieć we wnętrzu, w sobie takie poczucie, że to jest dobry kierunek w kolejnych tygodniach. Więc jeżeli się tutaj zastanawiałeś nad czymś, to tu odpowiedź masz w kolejnych tygodniach.
Idź dalej bez zatrzymywania się. Już niedługo dotrzesz do celu i osiągniesz wymarzony rezultat. I znowu macie brawo. Zobaczcie, kochani, jak bardzo wam tutaj siły wyższe pokazują, dobrze robisz, idziesz we właściwą stronę. O co by tutaj nie chodziło, kochani? To jest właściwy kierunek dla was, raczki. Macie dwa razy brawo, macie dwa razy działaj i kolejne tygodnie. I tu jest pokazane ewidentnie, że jacyś przyjaciele, przyjaciółka, przyjaciel pomoże wam w tej sytuacji. Uda ci się odnaleźć nowe sposoby rozwiązania kwestii, o którą pytasz. Nadchodzi świetny czas, by ruszyć do przodu w sprawie, o którą pytasz i macie tak. Także czuję, że ta wieża, która tu się ma zadziać, summa summarum będzie raczej czuł z czasem może, że to dobrze, że się zadziało. Może nie od razu to zrozumiesz, docenisz, albo nie od razu w ogóle będziesz potrafić, raczku, patrzeć na to w sposób pozytywny, ale przyjdzie taki moment, że popatrzysz na to w pozytywny sposób. Co by to nie było, słuchajcie. No, wiadomo, że my chcemy, żeby nam się tylko dobre rzeczy przytrafiały. No, kto by chciał, żeby mu się złe przytrafiały, prawda? To było dziwne. Dobra, i teraz macie, możecie sobie zadać jedno pytanko i wybrać z od 1 do 3, 1, 2, 3, takie mini wybierz kartę, albo możesz zadać dwa pytania, wybierz sobie stosiki, albo trzy pytania, jak wolisz. Zobaczcie, macie pierwsze, drugie, trzecie. Co jest ważne, to mają być pytanka, gdzie odpowiedź będzie tak, nie, może, takie króciutkie odpowiedzi. Zastanówcie się chwilkę. Jak potrzebujesz więcej czasu, to sobie zatrzymaj. No i mamy pierwsze pytanie. Mało prawdopodobne. Drugie pytanko. Niewłaściwy czas. I trzecie pytanko. No tu mamy, kochani, nie. Tak, no więc tak, raczki kochane. Pamiętajcie, że jeżeli to z wami nie rezonuje, to możecie sobie zobaczyć jeszcze Wenus, Ascendent, w Merkurym, co macie. Wybierz kartę, będziecie mieć na końcu. I zrobiłam jeszcze takie fajne ostatnio, co idzie nowego w miłości. Wybierz kartę, może tam jakieś informacje, jak jeszcze nie widzieliście. Macie też tarot tygodniowy, ogólny dla całej tutaj grupy, więc no i wybierz kartę, przeróżę na kanale. Ojejku, dużo mamy, naprawdę. Słuchajcie, ja też czasem korzystam. Jak coś tam potrzebuję, nie chcę mi się kart wyciągać, czasem tak mam, słuchajcie, że w ogóle ja bardzo rzadko sobie stawiam karty, bo czasem pytacie, bardzo rzadko, najczęściej korzystam właśnie z tych wszystkich filmików, które i wy korzystacie, także tak to wygląda, raczki kochane. Dobrze, idźmy dalej. Po tym naszym zodiaku mamy lwy. Lwy. Muszę łyczka napić. Lew. Tydzień 26 kwiecień. 2 maj. Lew, lew, lew. Co tu u lwa słychać? Coś mamy. A u lwa sympatycznie. Mamy cesarzową. I mamy rycerza pentakli. Więc tak, może ktoś przyjść do twojego życia. Możesz ty nawet sam, lwie, po kogoś sięgnąć. Bo mamy cesarzową, czyli tak odważnie, prawda? Ale też w związkach, w relacjach widzę, że taki powolny postęp będzie. Będzie tutaj trzeba wam, lwy kochane, wybrać, dokonać wyboru, zastanowić się nad kierunkiem, przemyśleć pewne rzeczy. I to tak, czy jesteś, przepraszam bardzo, czy jesteś w związku? Jeśli jesteś w związku, no to tu dobrze by było zastanowić się, zaplanować, może porozmawiać, czy macie te same priorytety, czy tak samo widzicie pewne rzeczy. Czasem, kochani,
Związki się rozpadają, bo na przykład przez długi czas ludzie nie mówili sobie prawdy, to znaczy prawdy, nie mówili sobie pewnych rzeczy, które są bardzo ważne w związku, na przykład jakieś kluczowe rzeczy, tak? Gdzie się chce mieszkać, jak się chce spędzać wolny czas, czy się chce mieć dzieci, czy się chce mieć zwierzaki. Czasem, słuchajcie, związek się może rozpaść przez właśnie takie różne nieustalenie wcześniej, prawda? Więc ja tutaj powiedziałabym, że ten tydzień, zobaczmy dalej, będzie na pewno ważny dla was, no właśnie, żeby ono, dokładnie, czuję tu, słuchajcie, lwy kochane, w tym tygodniu może, jak to powiedzieć, no właśnie, te rzeczy, które wcześniej nie były wypowiedziane, te właśnie to, co powiedziałam wszystko do was teraz, w tym tygodniu może to jakoś wyjść. Jakoś to wyjdzie na światło dzienne i albo lew zrobi wielkie oczy, albo ta druga osoba zrobi wielkie oczy i powie, ale jak to? Bo widzicie, czasem nie rozmawiamy o niektórych rzeczach, bo nam się to wydaje normalne, że na przykład, nie wiem, para się poznaje, są razem i oczywistym się wydaje, że będą z tego dzieci, prawda? A tu na przykład ktoś może powiedzieć, ale ja takich planów nie mam, prawda? No więc tutaj kwestia tego rodzaju, żeby się odpowiednio wcześnie powiedzieć o takich rzeczach ważnych właśnie. Dlatego, że tu widzicie, mamy piątkę pentakli, czyli ktoś może się poczuć tutaj porzucony, oszukany, bo mamy kartę diabła, zmanipulowany, dosłownie powiedziałabym wystawiony do wiatru z jakiegoś powodu właśnie, czyli coś wyjdzie. Jeżeli chodzi o to, że czekasz na kogoś, pragniesz kogoś poznać, to bardzo ciekawe, powiem szczerze, bo tak, w pierwszej części, czyli jakby w pierwszej części tygodnia, bo tak to w tym tygodniu czuję, żeby robić, że tu mamy pierwszą część tygodnia, tu drugą, czyli tak gdzieś tam od tej niedzieli do środy, powiedzmy, no nie wiem jak to dzielić, tak gdzieś, możesz poznać, spotkać kogoś, kto może nie będzie przebojowy, ale będzie naprawdę wartościowy i warto tu z tą osobą jakby, zobaczcie, bo tu jest cesarzowa, tu jest rycerz na koniu, prawda? A tu już jest rydwan, czyli razem możecie pojechać do przodu, fajne rzeczy stworzyć, bo rydwan jako tako to jest sukces, to jest radość, to jest coś fantastycznego, prawda? Ale w drugiej części, zobaczcie, tygodnia, jeżeli w drugiej części byś kogoś poznał, czy poznała tutaj, to ja bym się zastanowiła dobrze, bo mamy kartę diabła, mamy kartę głupca i piątkę pentakli. Ta osoba zdecydowanie będzie próbowała jakby wszystko pod siebie podciągnąć i zdecydowanie będzie to ktoś, no na swój sposób emocjonalnie jeszcze niedojrzały. Uwaga właśnie na podejmowanie niedojrzałych, szalonych decyzji w drugiej części tygodnia, bo one mogą sprawić, że summa summarum wylądujesz, lwie, z ręką w nocniku dosłownie, czyli summa summarum to ci się nie będzie kalkulować. Ja czuję, że ten tydzień w ogóle będzie jakoś bardzo ważny. Jeżeli jesteś, lwie kochany, na tym bursztynowym poziomie i tam jest energia dnia plus czakry, nagrywany filmik, to koniecznie sobie zobacz na ten tydzień, bo powiem wam, że jak nagrywałam, to wyszedł kosmiczny i z tego, co czułam tam, to będzie obowiązywać dla nas kilka tygodni. I tam głównie mamy kartę sprawiedliwości, prawo przyczyny i skutku, karma, słuchajcie, co zasiałeś, to zbierzesz. Więc w tym tygodniu uwaga, słuchajcie, bo to nam się zaczyna w tym tygodniu. Czuję, że tutaj trzeba dokonywać mądrych wyborów, dlatego że te wybory, których dokonamy w tym tygodniu, będą z nami przez kilka kolejnych tygodni. Jak nie zostanie na dłużej to. Czuję, słuchajcie, że ktoś tutaj może zupełnym przypadkiem, w cudzysłowie, zajść w ciążę, także tu też uwaga dla jakichś pań, które sobie tego nie życzą na przykład, albo nie w tym momencie, prawda, to tutaj ja bym uważała, bo mamy kartę, słuchajcie, kilka kart, które mówią o tym mi właśnie i to wcale nie musi cię uszczęśliwić, bo mamy tutaj piątkę pentakli, także to widać, że to jest coś, co nie przychodzi w dobrym momencie.
Tak, w tym przypadku rozum, logika i chłodne podejście są bardzo, są i będą bardzo pomocne. No tak, słuchajcie, no bo jeśli chodzi o zakochaną głowę, taką rozemocjonowaną, to zawsze pociągnie nas w niewłaściwym kierunku, bo no właśnie, to co tutaj może przyjść w drugiej części tygodnia, tak bym powiedziała, ale generalnie wy patrzcie na cały tydzień, bo to się może mieszać każdemu tutaj, w innym czasie może się zamanifestować. Może przyjść coś niesamowicie pociągającego, takiego magnetycznego, przebojowego, no po prostu przebojowy ktoś. Aczkolwiek on, ten ktoś nie przyjdzie z dobrymi intencjami. Ta osoba przyjdzie po prostu, żeby zabrać to, co chce zabrać, prawda? No właśnie. I teraz pytanie, czy ci się to lwie podoba? Już wkrótce dowiesz się o czymś, co bardzo cię ucieszy. Wypatruj znaków. No, ja bym to tu położyła, bo tu w tej pierwszej części tygodnia fantastyczne rzeczy widzę i się będą zadziewać. Jeśli jesteśmy sobie przeznaczeni, pewnego dnia będziemy razem. I to, słuchajcie, czuję w drugiej części tygodnia. Właśnie to tutaj ten taki czaruś, tak tu czuję, że może przyjść, zrobić rzeczy. Tu się lew po prostu już rozmarzy na ten temat, a ta osoba powie to zdanie właśnie, które chyba gorsze jest nawet od tekstu: zostańmy przyjaciółmi, prawda? Jeśli jesteśmy sobie przeznaczeni, pewnego dnia będziemy razem. No to jest takie, słuchajcie, zostawienie ze sobą otwartych drzwi, żeby w razie co móc wrócić, prawda? Uważajcie na tego kogoś, bo to jest osoba nieuczciwa, ona chce wykorzystać. Zanim podejmiesz się bezpośrednich działań, zaplanuj, przemyśl, przeanalizuj, dokładnie się przygotuj. No, tak jak ta cesarzowa z tym rycerzem pentakli tutaj. Ta decyzja należy do ciebie, podejmij ją w końcu, czyli ktoś tu zwleka z podjęciem decyzji, a tutaj by trzeba ruszyć do przodu. Wolność. Przed tobą nowa ścieżka, możesz w nią pójść w każdej chwili, czy się odważysz? No właśnie, kochani, zupełnie nie powiedziałam o tym. Tak, zgadza się, jest tutaj też nowa ścieżka dla lwa. Lew może zupełnie zmienić kierunek, zaplanować na nowo. Możesz zmienić kompletnie kierunek na zasadzie inna osoba ci wpadnie w oko i pójdziesz tą stronę. Aczkolwiek uważaj na decyzję, na to, w którą stronę idziesz i żeby to było dobrze przemyślane, tak jak tu jest pokazane na początku tygodnia, bo niektóre z tych decyzji tutaj jest pokazane pod koniec tygodnia już, albo w kolejnych tygodniach, że lwu jakby czkawką się odbiją. Więc ja bym dobrze to przemyślała, bardzo dobrze, bo macie rycerza pentakli, on, słuchajcie, nie ruszy z miejsca, dopóki planu nie będzie miał dobrze rozrysowanego. A jeszcze nadal idąc gdzieś, robiąc coś, nadal poprawia te plany. To jest bardzo skrupulatna osóbka, że tak powiem. Pomocna osoba w tej sprawie, zdecydowanie ktoś może ci pomóc. Poproś o pomoc, odezwij się. Dobra, co tu jeszcze macie dla nas? Doskonały moment, by zacząć spełniać swoje marzenia. Czas zacząć działać, ruszaj naprzód odważnie. No, czyli jakieś lwy tutaj summa summarum, już abstrahując od tych wszystkich tutaj przychodzących, jest to dobry tydzień na to, żeby z czymś ruszyć, więc jeżeli wcześniej się zastanawiałeś, lwie, kiedy, czy teraz, czy może później, to jak najbardziej teraz jest dobry czas, ale pamiętaj, żeby wszystko dobrze przemyśleć, zaplanować, zabezpieczyć, dlatego, że ta piątka pentakli i diabeł tu na końcu, troszkę to jest takie ostrzeżenie, żeby nie rzucić się w coś na wariata, no bo można wylądować niedobrze, można wylądować nieprzyjemnie, prawda? Się potłuc przy tym. Ale jak najbardziej startuj, tylko dobrze zaplanuj. I teraz słuchajcie, takie mini wybierz kartę sobie zrobimy, bo wiem, że lubicie to. Odpowiedź tak, nie, może, takie króciutkie. Możesz sobie zadać trzy pytania i będziesz mieć trzy stosiki. Zatrzymaj sobie na chwilkę, napisz sobie pytania. Masz tak, pierwsze pytanko, drugie i trzecie. Możesz oczywiście, tak jak mówiłam, trzy pytania maksymalnie i wtedy sobie dopasuj. Dwa pytania, jedno pytanie, jak wolisz. Stosik numer 1, 2, 3. Zatrzymaj sobie, jeśli potrzebujesz więcej czasu. A my już odpowiadamy sobie pierwsze pytanko. Tak.
No, drugie pytanko, niewłaściwy czas. I trzecie pytanko, mało prawdopodobne. Dobrze, oczywiście na końcu będziecie mieć lwy jeszcze. Tu nasze standardowe czytanko, wybierz kartę, także tam jeszcze dodatkowe informacje będziecie jakieś mieć. Dobra. Ale powiem Wam, tak, tydzień fantastyczny macie, jakby nie te dwie karty, żyć nie umierać. Po prostu pod koniec trzeba uważać. Trzeba na coś będzie uważać, na coś, co przyjdzie tak fantastyczne, że aż niemożliwe. Zazwyczaj jak przychodzi coś takiego tak fantastyczne, że aż niemożliwe, no to właśnie to jest niemożliwe, żeby było aż tak fantastyczne. Ale to wychodzi później z czasem, prawda? Tak, dobra. Panna, mamy pannę, łyczek wody. Tak jest. Co tu u panny słychać w tym tygodniu? 26 kwietnia, 2 maj. 26 kwietnia. O, już coś mamy. Panna. Dobrze, zobaczmy dalej. No bo cesarza mamy. No to tak, to jest na pewno baran. Tu mamy. Ojejuś, koło fortuny, więc może być strzelec. Jeśli chodzi o znaki zodiaku. Mamy dwójkę pentakli, czyli no tak, panna będzie musiała bardzo dobrze, bardzo mądrze, bardzo konkretnie, racjonalistycznie, tak stanowczo, ale też na chłodno, w miarę na chłodno podjąć jakąś decyzję. Jednocześnie będzie to zmuszało pannę do wyjścia ze strefy komfortu. Na pewno ta decyzja nie będzie należała do łatwych. Jejuś, ale tu macie ludzi. I teraz tak, u panny pojawiają się dwie kobiety. Jakby tak popatrzeć, to właściwie cztery, ale to po prostu wynika z tego, że karty mają na sobie osoby, jakby tak, ale jakieś panny będą tu dokonywać w tym tygodniu wyboru pomiędzy dwoma, albo co ja mam zrobić, bo mam dwie osoby na przykład. No. Generalnie, panno, jeżeli tutaj jakaś rada jest dla ciebie, tutaj co ja mam zrobić, co wybrać, to tu jest pokazane, idź tam, gdzie ci dobrze, gdzie ci komfortowo. I tu jest, słuchaj, królowa pentakli. Ty jesteś panną, więc to też jest znak, jakby nie było ziemski. To jest na pewno koziorożec, może to komuś tu pomoże. Idź tam, gdzie ci dobrze, idź tam, gdzie jest spokojnie, bo tu mamy jeszcze, słuchajcie, królową mieczy. No, królowa mieczy to już jest bardziej taka osoba inteligentna bardzo, ale ktoś też, kto potrafi zranić słowem, kto potrafi tak tym słowem przyłożyć, że tak powiem, czy tam świadomie, czy nieświadomie, więc mam wrażenie, że tutaj, ale jest bardziej może przebojowa, bo królowa pentakli jest bardziej konkretna. Stoi twardo na ziemi, zajmuje się rzeczami, którymi trzeba się zajmować. Oczywiście może ma tam swoją jakąś działalność, firmę, ale potrafi dbać o siebie, o dom, o rodzinę i tak dalej. Bardzo konkretna osoba. To jest jakiś intelektualistka, prawda? Oczywiście musicie to odwrócić sobie, jeżeli jesteś kobietą panną, to tu sobie odwróć, że to będą mężczyźni, dlatego że tu nie możemy patrzeć bardzo jako, że to są konkretnie tylko kobiety, prawda? Może tak być, że też u ciebie są kobiety, prawda? No bo różne relacje są. I tutaj ten cesarz, słuchajcie, plus ta królowa pentakli, to zdecydowanie mi mówi, podejmuj tą decyzję w sposób dojrzały, zdecydowany, konkretny, ale też patrz długofalowo. Dlatego, że i cesarz, i królowa pentakli, oni zawsze się koncentrują na długoterminowych sprawach. Oni mają poplanowane, przemyślane, zastanowione. To nie są rzeczy na chwilę. Tym bardziej, że tu jest pokazane 10 kielichów, czyli spełnienie
radość, może w związku, może w miłości, związek, może małżeństwo, taka formalizacja właśnie większa. Zdecydowanie, słuchajcie, oj, dużo do przemyślenia. Aż teraz poczułam, że mnie znowu głowa rozbolała, słuchajcie, bo dzisiaj to mnie strasznie głowa bolała, dlatego tak późno wam nagrywam to, ojejku. Ale słuchajcie, panny kochane, tutaj u was, dajcie sobie przerwę. Jak będziecie miały faktycznie taką trudną decyzję do podjęcia, i to słuchajcie, w różnych obszarach to czuję, róbcie sobie przerwy, nie zmuszajcie się, żeby od razu wymyślić, dlatego że no tu czuję, że takim zmuszaniem się to możecie się tylko właśnie do migreny doprowadzić, więc pomału, ostrożnie, no na spokojnie. I pamiętajcie, słuchajcie, że każdy cesarz i każda królowa ma swoich doradców, także tutaj na pewno ktoś doradzi wam, podpowie, pomoże. Czas, by pójść dalej. Kiedy zamykają się jedne drzwi, kolejnych dwoje się otwiera. Poszukuj otwartych drzwi, które dadzą ci nowe możliwości. No proszę, czyli dla kogoś tu będzie, no tak, no bo coś trzeba wybrać, czyli z czymś trzeba się pożegnać, prawda? Idź dalej, bez zatrzymywania się, już niedługo dotrzesz do celu i osiągniesz wymarzony rezultat. No nie wiem, gdzie to dać, w sumie to chyba najbardziej pod tą dwójką pentakli, bo to jest takie, że właśnie trzeba nad czymś popracować, trzeba coś przemyśleć, trzeba podjąć decyzję, trzeba dać radę, połapać wszystko, prawda? Bo wszystko, dużo wszystkiego i jak to mam połapać tutaj, jak to mam ogarnąć? No. Radosna wiadomość na horyzoncie, więc jak się tutaj panna martwiła, niech się nie martwi, będzie dobrze. Ta decyzja należy do ciebie, podejmij ją w końcu. O, widzicie, tak, no nie powiem, żeby was nie przymuszali do podjęcia tych decyzji. Widać, że tutaj no, trzeba by tą decyzję podjąć. Ale słuchajcie, to wszystko w tym tygodniu, panny kochane, przychodzi wam z przeznaczenia, bo macie koło fortuny. W tym przypadku rozum, logika i chłodne podejście są i będą bardzo pomocne. To, co mówiłam właśnie tutaj, słuchajcie, że emocje tutaj nie pomogą. Tu trzeba na chłodno do tego podejść. Zrób to, co czujesz, że jest dla ciebie właściwe. No tak, ale pięknie wam tu słoneczko świeci, kochani. To mi pokazuje, że będzie dobrze. Nie martwcie się, będzie dobrze. Nawet jeżeli będziecie mieć jakieś wyzwania, właśnie trudności z tym podjęciem decyzji, to i tak uda wam się summa summarum. Jakby wylądujecie bezpiecznie, tak powiem. Uwolnienie się od dawnych żali, pretensji, uraz, złości, negatywnych wspomnień otworzy ci nowe możliwości, działaj. No to zawsze pomaga, słuchajcie, zawsze doradzam, żeby to robić. Twoje życie miłosne właśnie odmienia się na lepsze, wypatruj znaków. No ciekawe, słuchajcie, bo jeżeli w ogóle słuchałeś tego czytania i wieś, co ty mówisz, kobieta, o jakichś dwóch osobach, jak ja mam jedną. No właśnie, twoje życie miłosne właśnie odmienia się na lepsze. Wypatruj znaków, co znaczy, że może się pojawić właśnie ta druga osoba w twoim życiu i będziesz wtedy rezonować z tym czytaniem absolutnie. Nowa miłość, zobaczcie. Zdecydowanie poczujesz motyle w brzuchu, pozytywne emocje. No tak to widzę, kochane panny, czyli idzie coś do was. Czy chcesz, czy nie chcesz, czy jesteś w związku, czy nie jesteś, jaka jest twoja sytuacja, jaka by nie była, ktoś tu do ciebie zmierza. Teraz słuchajcie, mamy mini wybierz kartę, gdzie zadajcie sobie takie krótkie pytanie, tak, nie, może, będzie odpowiedź. Więc takie proste pytanie, bez opisu, bo wybierz kartę większą, będziecie mieć na końcu. Trzy stosiki, możecie zadać trzy pytania, możecie zadać jedno, jak sobie wolicie. Każdy niech sobie tu pomyśli. Pierwszy stosik, drugi, trzeci. I teraz tak, pierwsze pytanko, pierwsza odpowiedź, nie. Druga, może. I trzecia. Mało prawdopodobne. Tak, kochane panny, to tyle na ten tydzień. Jeszcze oczywiście na końcu będziecie mieć wybierz kartę. No i oczywiście macie przeróżne filmiki na kanale, także zapraszam, zachęcam, oglądajcie, wybierz kartę, horoskopy, co wam tam, co was pociągnie. Co macie ochotę. Tak.
to tutaj. I co? I teraz będziemy mieć już wagę. Wagę. Wiecie co, ja sobie tu muszę wody nalać, bo już mi ktoś wypił wodę. Ja nie wiem, słuchajcie. Nalewam tą wodę i zaraz nie ma. Jak się to dzieje? Ktoś mi wypija chyba. Ktoś mi chyba wodę wypija. Dobrze. Okej. Ale pięknie słoneczko wyszło, słuchajcie, cudownie. Okej, 26 kwiecień, 2 maja 2021 dla wagi, wagi nasze, wagi kochane. Wagi, co tam u wagi? Waga odchodzi od czegoś, kogoś. Tak, jakaś... w tym tygodniu waga podejmie decyzję, dokona wyboru i coś przyjdzie zostawić. No bo jak coś wybieramy, no to coś musimy odpuścić, prawda? Bardzo duża zmiana, bo jest 88, słuchajcie. Będzie bardzo poważna decyzja do podjęcia. Jest pokazane, żebyś wago zaryzykowała, że czasem warto zaryzykować. Ale najpierw dobrze się zastanów, czego pragniesz. Gdzie chcesz pójść, jak się widzisz, gdzie się widzisz, z kim się widzisz, jakie marzenia chcesz spełniać, jakie są dla ciebie priorytety na obecny czas. Jak sobie dobrze wszystko poukładasz, to bardzo fajnie ci się uda wylądować, że tak powiem. Właśnie nie wiem, czemu tak ciągle mówię wylądować. Może wręcz gdzieś będziecie lecieć, przemieszczać się. No, bardzo dużo komunikacji w ogóle czuję u was w tym tygodniu, takiej potrzeby komunikacji, potrzeby porozumienia się z kimś. I tutaj właśnie w tej komunikacji też będzie warto zaryzykować. Pójść za głosem serca, za swoimi pragnieniami i tak zdecydowanie dokonać tutaj jakichś, podjąć jakichś działań. Czyli jak już podejmiesz się decyzji, podejmiesz tą decyzję, to po prostu idź w tym kierunku. Tylko najpierw dobrze się zastanów, czego pragniesz, czego chcesz. I to jest, słuchajcie, niesamowite, bo teraz zauważyłam, że macie 77 i 88. Bardzo ważny tydzień dla wagi. W ogóle czuję, że ten tydzień będzie bardzo ważny dla wszystkich. Aby uzyskać nowy, bardziej pożądany rezultat, zrób coś inaczej, wprowadź jakąś widoczną zmianę, przemyśl, zadziałaj. No, dokładnie. Porozmawiajmy. No, mówiłam tu, że będzie komunikacja. Pragnę dojść z tobą do porozumienia, choć nie zawsze potrafię spokojnie rozmawiać. No, to tu czuję tu jakiś ognisty znak, a że macie do czynienia z jakimś ogniem. Może ty masz też ogień wagą w sobie. Pozytywne myślenie, optymistyczne nastawienie, słowa głębokiej wiary, zaufania przyciągają do ciebie spełnienie twoich marzeń oraz pragnień. Co mamy jeszcze? W kolejnych miesiącach. Czyli jeżeli o czymś myślałeś kiedy, no to masz odpowiedź w kolejnych miesiącach. Teraz już rozumiem, że miłość to też akceptacja ciebie takim, jakim jesteś. Przepraszam, proszę, wybacz mi. Czyli coś tu się zadziało, jakieś przykrości i może dlatego tutaj waga postanawia coś zostawić za sobą. Marzę o tobie, przychodzę do ciebie w snach, już niedługo się spotkamy. Tu mam wrażenie, że to jest ktoś nowy. Takie poczucie, że to jest ktoś nowy. Ktoś, kto właśnie jest takim... powiedziałabym tajemniczym adoratorem, ale właśnie nie może nie do końca tak fizycznie ci się przygląda tobie, tylko na przykład w snach się gdzieś spotykacie albo wyczuwacie się wzajemnie. Nie ma tutaj karty, słuchajcie, bliźniacze, płomienie, bratnie dusze, ale to chyba dlatego, że czuję, że jeszcze musicie coś zrobić, załatwić w swoim życiu, żeby móc się spotkać i... mieć taką przestrzeń wokół siebie, by się móc spotkać na spokojnie, chciałabym powiedzieć. Uda ci się odnaleźć nowe sposoby rozwiązania kwestii, o którą pytasz. Zobaczmy, co jeszcze.
Zakończył się pewien okres twojego życia, zamknij już tam te drzwi. Idzie nowe, nowy rozdział twojego życia. No fantastycznie. Sukces, wow. Zwycięstwo, sprawy wyglądają dużo lepiej niż się spodziewasz. Dobre wiadomości. Tak, te karty mogą mówić nam o dobrych wiadomościach. Właśnie mamy rydwan, czyli jakiś sukces. Czuję, że tutaj oprócz tego, że tu jest o miłości, to czuję, że dla was wagi tutaj coś jest w kwestii jakiejś pracy, czy jakiegoś załatwiania czegoś, dogadywania się właśnie z kimś, negocjacje jakieś. To tu cokolwiek by nie było, słuchajcie, to tu widać, że się uda. Aczkolwiek ja bym proponowała, żeby jednak negocjować, bo mamy 8 buław. Negocjuj, ale odważnie. Odważnie negocjuj, no. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze, kochane wagi, tutaj macie teraz, wybierz kartę takie, zadaj sobie pytanie albo jedno, albo dwa, albo trzy, gdzie odpowiedź masz krótką, tak, nie, może. Dobrze, i teraz sobie zróbmy, dobra, mamy tak, pierwszy stosik, drugi i trzeci. Dobrze, i co mamy pod pierwszym stosikiem? Mało prawdopodobne. Tak. I trzeci. Idealny moment. Dobrze, kochani, oczywiście wybierz kartę, jeszcze będziecie mieć na końcu, takie dla wszystkich. A to tyle w tym tygodniu. Życzę wam, żeby wam się udało podjąć mądre decyzje i żeby przyszły same fantastyczne rzeczy do was. Same sukcesy. Dobrze. Super. Niezwykły tydzień, na pewno. Ok. I co? Mamy skorpionki. Czak wody. Tak jest. Skorpiony. 26 kwietnia, 2 maja. 26 kwietnia, 2 maja. Co te skorpionki takie jakieś rozczarowane, rozmarzone, zawiedzione? Czymś się tutaj rozczarował skorpionek? Tak, jakieś spełnienie marzeń, ale klatka mentalna. No widzicie, królowa kielichów, 8. 88 macie, jakaś brama, jakieś przejście, bardzo ważny tydzień dla was. Czuję tutaj tysiąc historii, słuchajcie, nie wiem od czego mam zacząć. Może zacznę od singli, bo tutaj potem krzyczycie, a dla singli, co dla singli? No dobrze. Jak jesteś singlem, to dobrze się zastanów, czego pragniesz i to, czego wydaje ci się, znaczy inaczej, to, co wydaje ci się, że jest najlepsze dla ciebie, zastanów się, czy na pewno jest najlepsze. Bo tak tutaj jest pokazane, że nie do końca na ten moment najlepszym jest to, nie najlepsze jest to, o czym marzysz, jakby co ci się wydaje, że jest najlepsze. Mam nadzieję, że to jest sens, co powiedziałam, że to miało sens. Bo pokazane jest, słuchajcie, że jak zostawisz coś za sobą, odpuścisz, uwolnisz się od czegoś, to poczujesz szczęście, radość, spokój i poczujesz, że jesteś tu, gdzie masz być, że jest ci dobrze, tak jak jest. Czuję, że skorpion w tym tygodniu podejmie decyzję, żeby ten swój kielich miłości jednak zachować dla siebie, żeby się nim nie dzielić. Może jesteś singlem, myślałeś o wejściu w związek, skorpionie, ale stwierdziłeś, że to nie jest do końca spełnienie twoich marzeń, że masz inne marzenia ważniejsze jakby, inne rzeczy ważniejsze, ale jednak gdzieś tam będzie ci jakby... Niby podejmujesz tą decyzję, ale gdzieś tam w serduszku czujesz też, że ci smutno z tego powodu, czy przykro, że tak jakby skorpion chciałby mieć wszystko od razu, a tu się nie da. No i taki troszkę rozczarowanie, ale
Pamiętajcie, że nie od razu Kraków zbudowano, prawda? To trzeba pomalutku, zależy o czym tu mówimy, ale daj sobie czas i przede wszystkim gdzieś się blokujesz intelektualnie i emocjonalnie. Gdzieś się blokujesz. Łatwiej by ci mogło iść, szybciej by to szło, o czym myślisz, twoje marzenia, dojście do spełnienia marzeń, gdybyś się tak tutaj nie blokował. Może to jest jakieś podejście twoje. Może masz negatywne podejście do siebie na przykład i nie pokazujesz, znaczy widzisz siebie w związku jako kogoś niżej wartościowego na przykład niż ta druga osoba. I to, słuchajcie, sprawia taki dysonans w relacji. Dobra, zostawmy już te single tu. Jeśli jesteś w związku, no to słuchajcie, no ja tak tu widzę, że będziesz pragnąć, Skorpionku, żeby jednak być tym singlem. Więc kurczę, w tym tygodniu Skorpiony będą mieć takie poczucie, będą chciały pobyć same, może tak to powiemy. Więc może nie będzie to aż tak drastyczne, że wszyscy będą już, o, wszystkie Skorpiony biegną, zrywają, zakończają związki. Nie, bardziej chodzi o to, kochani, żebyście sobie pozwoliły, żebyście mogły pobyć same, żebyście sobie mogły dać czas na to, żeby pobyć samemu w tym tygodniu, bo będziecie bardzo tego potrzebować. Jakie rzeczy mogą wychodzić? Jakieś smutki, przykrości, właśnie może jakieś blokady, coś będziecie zostawiać ze sobą, może jakieś stare rzeczy, stare żale, to bardzo dobre, to jest zawsze dobre, słuchajcie. No i przede wszystkim jest potrzeba, żeby w tym tygodniu Skorpion zadbał o siebie, bo mamy dziewiątkę pentakli. I tu troszeczkę właśnie ta dziewiątka pentakli troszkę mi tu mówi o pracy, szkole, zarabianiu. No, tak. Tak tu czuję, że w tym tygodniu jakby Skorpion będzie troszeczkę myślał, szedł w tym kierunku, będzie analizował, zastanawiał się, ale jest też podpowiedziane, zadbaj o siebie i doceń to, co masz. Pamiętaj o podejściu takim optymistycznym, bo negatywne podejście będzie cię wpychało jakby w jeszcze większą dziurę taką emocjonalną. Negatywnego myślenia, czyli im więcej się negatywnie myśli, w tym większą dziurę negatywnego myślenia się wpada. To pamiętajcie, kochani. No i zobaczcie, przestań czekać, przestań się starać, przestań próbować, zacznij działać. Dla kogoś tu jest zawołanie do tej dziewiątki pentakli, bo dziewięć pentakli to jest, słuchajcie, jak taka mała cesarzowa, czyli zacznij w końcu coś robić w tym kierunku. Tych jakichś planów, bo tu macie jakieś plany, każdy inne, prawda? Teraz już rozumiem, że miłość to też akceptacja ciebie takim, jakim jesteś. Przepraszam, proszę, wybacz mi. No tutaj czuję, że to albo Skorpionek doszedł do takiego wniosku, że gdzieś tam jakieś błędy wcześniej popełniał, albo ktoś tobie taką wiadomość prześle, też tak może być. No tu mamy dalej. Uzdrowienie. Twoje serce bardzo potrzebuje troski. Podaruj sobie czas i zaangażowanie, by je uleczyć. No właśnie o tym mówiłam, słuchajcie, że w tym tygodniu będziecie bardzo tego potrzebować, żeby po prostu sobie zająć się sobą, żeby się skupić na sobie. W głębi serca doskonale wiesz, czujesz, co masz zrobić. I tutaj było, zacznij działać, prawda? Przestań próbować. Dobra. Jeszcze co mamy? To chciało nam wyjść. Kocha się za nic, nie istnieje żaden powód do miłości. Wiecie co, to ja to tak tutaj chyba czuję, żeby dać. Tak jest. Ktoś nowy już wkrótce pojawi się w twoim życiu. Bądź gotowa, gotowy. A jednak, kochane Skorpionki, nawet jakbyście chciały pobyć same, jakbyście chciały pobyć same ze sobą, w znaczeniu być singlami, no to ktoś tutaj się zjawić może, ktoś się może pojawić. Aczkolwiek nie widzę tego jeszcze w tym tygodniu. No. Co jeszcze tutaj? Pomocna osoba. W tej sprawie zdecydowanie ktoś może ci pomóc. Poproś o pomoc, odezwij się. Czyli jak będziesz mieć tu jakieś
blokady, nie będziesz wiedzieć, co masz zrobić, to tu masz podpowiedź, że gdzieś masz przy sobie jakąś osobę, która może tobie pomóc. Otwórz się na nowe rozwiązania, a uzyskasz więcej. No i fantastycznie, kochani. Weźmy sobie jeszcze teraz pytanka. Tak, nie. Możesz sobie zadać jedno pytanie, możesz sobie zadać trzy, bo będą trzy stosiki. 1, 2, 3. To takie mini. Wybierz kartę. Oczywiście to takie normalne. Wybierz kartę na końcu, jak zawsze. Pierwszy stosik, drugi i trzeci. Tak, i teraz albo sobie zatrzymaj, albo sobie zastanów się. Możesz zapisać pytanka, możesz mieć jedno, jak wolisz. Ojej, pierwsze pytanko, idealny moment. Drugie, mało prawdopodobne. I trzecie, niewłaściwy czas. Dobra, kochani, tyle. Fantastycznego tygodnia wam życzę. Uważajcie bardzo w tym tygodniu, kochani, bo będzie pełnia w waszym znaku, więc możecie się czuć bardzo emocjonalni. Dlatego pewnie będziecie potrzebować ten czas dla siebie. Także dajcie go sobie, żeby no, nie robić może jakichś pochopnych kroków, bo czuję, że tu ta przestrzeń dla was będzie w tym tygodniu dla was tak ważna, że możecie tutaj w nerwach po prostu rzucić i zostawić ze sobą coś, co może nie do końca chcecie zostawiać. Także tak na spokojnie, skorpionki, no. I dajcie sobie w tym tygodniu dużo miłości, bo będziecie jej potrzebować przez tą pełnię po prostu. Ok, i lecimy teraz. Ostatni już mamy, ostatnie okrążenie, jak ja to mówię, mamy strzelca. Strzelec, 26 kwiecień, 2 maj. Co tu słychać u strzelców? Co się będzie u tych naszych strzelców działo w miłości? Jakaś równowaga. Jakaś nauka na temat równowagi w braniu i dawaniu na przykład. Co na przykład jeszcze? Jak coś się zadziewało, coś było niedobrze w pieniążkach, coś było słabo, to tu może być lepiej. Będzie jakiś wybór do dokonania. Na pewno mamy potwierdzenie. Będzie musiał strzelec dokonać wyboru. Macie 77, czyli tydzień brama, przejście. Ale macie słoneczko, szczęście, radość, uda się, pomyślność i ósemka, czyli komunikacja, czyli działać, czyli iść do przodu, kombinować, tworzyć, robić, nie czekać. Tydzień zachęca was do aktywności. Na pewno będzie trzeba, żeby strzelec podjął decyzję, żeby się zastanowił, żeby wybrał. I tu chodzi o to, żebyś mądrze wybrał strzelcu. Nie wszystko złoto, co się świeci, tak czuję. Czyli dokonując wyboru, jakby głębiej się zastanów. Patrz bardziej długometrażowo, bo tu masz 7 pentakli, czyli ale macie 6-7, czyli jest progres, czyli jest dobrze. Gdzieś tu czuję, jeżeli w pieniążkach było słabo wcześniej, to tu będzie taki może nie szalony progres, ale będzie taki zdecydowany postęp u ciebie, więc się ucieszysz. Może jakieś dodatkowe pieniążki wpadną tobie, więc też się ucieszysz. Natomiast jakaś radość, jakieś szczęście z dokonanego wyboru. Może się ucieszysz, bo poczujesz, że ktoś wybrał ciebie. Albo to ty ucieszysz kogoś, bo wybierzesz tą osobę. Zdecydowanie tak czuję. Czuję jeszcze takie, słuchajcie, gdzieś tu czuję za granicę, nie wiem jak to powiedzieć, jakby ktoś się zastanawiał, czy mam tu zostać, czy mam wyjechać, czy mam być tu, gdzie jestem, czy jednak zmienić miejsce zamieszkania, może też idąc za kimś na przykład, czyli przeprowadzić się dla kogoś w inne miejsce, albo ktoś tutaj będzie musiał, żeby dla ciebie się przeprowadzić. Bardzo duże takie plany dotyczące
przenosin. Nie wiem, jak to mam tu bardziej wam. Co nam tu wypadło? Coś wypadło. Romans. Sytuacja, o którą pytasz, jest związana z energią flirtu i romansu. Czyli gdzieś tu będzie romansowo także. Podążaj konsekwentnie do przodu. Poddając się, nigdy nie poznasz, nie zobaczysz tego, gdzie mógłbyś dotrzeć. Idź dalej. No zdecydowanie tutaj idź dalej, strzelcu. Bez żadnego zatrzymywania się, bo to, że może nie widzisz jakichś takich ogromnych rezultatów, jakich byś chciał, ale to się zadziewa, bo masz progres, masz 6, tu masz 7, tu masz 7, tu masz 8, 2, a tu jest 19, czyli wszędzie widzimy, że jest postęp. Jeśli ktoś z was jest singlem i chciałby kogoś poznać, oczywiście, że tutaj masz możliwość, mamy bardzo dobre karty na ten temat. Także wypatruj, rozglądaj się, przyglądaj się, rozmawiaj, komunikuj, flirtuj sobie, romansuj, strzelcu. To jest bardzo dobry tydzień dla was, żeby właśnie, zobaczcie, widzicie, macie, sytuacja się polepszy. Czyli cokolwiek było u ciebie nie tak, to tutaj masz pokazane, że sytuacja się polepszy tobie. Przemyśl to ponownie, ta sytuacja wymaga zmiany podejścia, zmień coś. Zastanów się, co sprawia, że czujesz się w ten sposób. Czyli jakieś przemyślenie tutaj. Jakaś, słuchajcie, jakaś taka wiadomość dla was niesamowita. No może to jest, są te 8 buław, a coś, na co długo czekaliście, tu może przyjść. Jesteś miłością mojego życia. Dzisiaj to rozumiem. Wybaczysz mi? Czyli ktoś tutaj może pójść po rozum do głowy, może strzelec chciał odejść, zostawić, a tu ktoś po prostu wystrzeli z takim newsem. Ale nie wiem, czy tutaj strzelec nie wybierze romansu. No, bo mamy 7 kielichów. Wybieraj mądrze, strzelcu, w tym tygodniu, bo to będzie bardzo ważny wybór. On będzie rzutował na kolejne tygodnie. Ten tydzień jest taki bardzo, słuchajcie, sprawiedliwy pod tym względem prawa przyczyn i skutku. Na energii dnia, jak robiłam, słuchajcie, na poziomie bursztynowym, to cały tydzień po prostu praktycznie była karta sprawiedliwości, jakiś kosmos. Nawet jak jej nie było, to nam się pojawiała ta energia jako jedenastka, jako numerologia tego dnia. Więc ja nie wiem, co to będzie za tydzień, ale powiem szczerze, ja proponuję, żeby w niedzielę dobrze się wyspać, bo możemy mieć dużo wyzwań w tym tygodniu. Bardzo dużo do przemyślenia, ważnych decyzji do podjęcia. I tak jak mówię, ta energia tego dnia, tego tygodnia będzie, tak mi przekazano, jak to robiłam, realizować się przez kolejne tygodnie, słuchajcie. Więc absolutny kosmos. Czy tego tak naprawdę pragniesz? Potrzeba ponownego rozpatrzenia swoich potrzeb i oczekiwań. Zobaczcie, to jest dosłownie o tej karcie, o siódemce kielichów. No, zastanów się, co sprawia, że czujesz się w ten sposób i czy tego naprawdę pragniesz? Czego tak naprawdę pragniesz? Ach, uwielbiam te channelingowe karty, bo tak pięknie opowiadają. Cudownie. Co tu jeszcze mamy dla strzelców? Uwierz w siebie, potrafisz to zrobić. Wykorzystaj swoje zdolności, umiejętności. Super. Czekajcie, tak troszkę to może ściśniemy, bo jeszcze jedna karta chce tu wyjść. Doskonały moment, by zacząć spełniać swoje marzenia. Czas zacząć działać. Ruszaj do przodu. Ruszaj naprzód odważnie. Słuchajcie, no tutaj jest bardzo dużo kart, które mówią, rusz się, strzelcu. Do przodu, zasuwaj. Jeśli potrzebujesz z kimś się skontaktować, skontaktuj się. Jeżeli potrzebujesz z kimś pogadać, pogadaj. Jeżeli potrzebujesz coś zmienić, zmień to. Jeśli masz nowy pomysł, zacznij go wprowadzać. Jeżeli nie masz planu, pomysłu, przemyśl to, przeanalizuj, zastanów się. I bardziej optymistycznie podchodź do życia, do wszystkiego, bo tu ci się wszystko uda, tylko może nie wszystko od razu przyjdzie tak, jakbyś, strzelcu, chciał. Dobra, i teraz mamy taki mini, wybierz kartę, sobie zrobimy na 3 stosiki. Pierwszy, drugi, trzeci stosik. I teraz tak, możesz sobie zadać takie krótkie pytanie, gdzie odpowiedź masz taką prostą. Tak, nie, może. Możesz sobie zadać jedno, masz pierwszy, drugi, trzeci stosik. Możesz sobie zadać trzy.
Możesz sobie zatrzymać teraz to nagranie i zapisać sobie pytanka, jak wolisz. Pytanie numer jeden, mamy odpowiedź. Tak. Pytanie numer dwa, mamy odpowiedź. Mało prawdopodobne. I pytanie numer trzy, mamy odpowiedź. Idealny moment. Także tak, strzelce kochane. Fantastycznego tygodnia Wam życzę. Oczywiście na końcu będziecie mieć jeszcze wybierz kartę. Takie większe wybierz kartę. I kto tam jest na bursztynowym poziomie? Przypominam, zobaczcie sobie, kochani, energię tego tygodnia 26.4 do 2.5, bo po prostu jakiś kosmos, to co się będzie wyprawiało. No, zobaczymy. Dobrze, mamy teraz koziorożca. Ale pogoda dzisiaj jest zmienna. Słuchajcie, nagrywam to w piątek. Ja mieszkam niedaleko Krakowa i po prostu mamy wszystkie pory roku dzisiaj. Przed chwilką tak cudownie świeciło słoneczko, aż tutaj tak pięknie promienie padały, a teraz zaszło znowu słońce i jest tak pomrocznie, dziwnie. Ojeju, po prostu co za pogoda. Zwariowana, jak nad morzem po prostu. No, albo w górach. O, w górach też tak lubi się zmieniać bardzo, nie? Dobra, my tu gadu gadu, a tu trzeba zobaczyć, co u koziorożca w tym tygodniu. Jakaś radość, jakieś spotkanie, które ciebie bardzo ucieszy. No, dużo emocji, bardzo dużo emocji. No nie wiem, czy koziorożec to tak kocha te emocje, ale będzie dużo emocji w tym tygodniu. I będzie koziorożca pchało w nową stronę, w nowym kierunku. Jakie zakończenie? Coś trzeba przemyśleć na nowo, bo coś jakby nie do końca jest dobrym pomysłem, bym powiedziała. Mamy, słuchajcie, a z buławi mamy kartę śmierci. To jeszcze ta karta, znaczy ta jakby energia śmierci patrzy na ten as buław i ona mówi jakby: dobrze się zastanów, czy to jest dobry pomysł. Może tu dotyczyć to coś dzieci, słuchajcie, bo tu jest ta trójka kielichów. To tak w tym momencie tak mi migło, jakbym zobaczyła trójkę bawiących się dzieci, więc coś może dotyczyć, jakaś decyzja, decyzja dotycząca dzieci, więc tu się zastanówcie, koziorożce, o co tu chodzi. Coś się zakończyć może w tym tygodniu dla koziorożca. Może to być związane z pracą też, bo to mamy przy cesarzowej. Ale tak czuję, słuchajcie, że właśnie żeby zastanowić się nad nowym kierunkiem, bo macie dwa asy. Więc nowy kierunek, potrzeba jakby zastanowienia, potrzeba przemyślenia, potrzeba poszukania, czego pragniesz, z kim chcesz być, gdzie chcesz być. Jakby skoncentruj się, bo tak czuję, że koziorożec się rozpraszał na kilka tematów jakby, a tu trzeba by się skupić na jakimś jednym i konkretnie w tą stronę podążać. Jakiś dystans w tym tygodniu będzie potrzebny, bo dużo emocji będzie wokół Was, kochane koziorożce, więc będzie trzeba tutaj z dystansem podchodzić do tematu. No, coś się uda, gratulacje. No. Już wkrótce Twoje marzenie zacznie się spełniać. Bardzo ciekawe, powiem Wam. Połączenie dusz. Jest między Wami bardzo silne połączenie duchowe. Możliwa przyjaźń, relacja platoniczna, więc może poznasz w tym tygodniu kogoś, kto się stanie Twoim przyjacielem, przyjaciółką. Sytuacja, o którą pytasz, wymaga podjęcia się dodatkowych i bezpośrednich działań z Twojej strony. Przemyśl, zacznij działać. No tak, ten as buław tutaj na pewno zachęca do tego, żeby właśnie na nowo coś przemyśleć. Czy na pewno jesteś na to gotowy, gotowa?
Bliźniaczy płomień, przybywam, by pomóc ci ruszyć z miejsca. Przynoszę zmianę, o jaką prosiłaś, prosiłeś. Ja tu czuję, że. Bo to już, słuchajcie, nie po raz pierwszy wam wyskakuje. Może tak być, biorąc pod uwagę tą platoniczną relację tutaj, że ktoś z was pozna kogoś, kto będzie dla ciebie, jakbyście się znali zawsze, ale to będzie bardziej taka relacja przyjacielska, platoniczna, że postanowicie się przyjaźnić i będziecie właśnie dla siebie wzajemnie pomocni bardzo. Podążaj konsekwentnie do przodu, poddając się, nigdy nie poznasz, nie zobaczysz tego, gdzie mógłbyś dotrzeć. Idź dalej. Tak jest, czyli zachęta, żeby dalej koziorożec działał w taki sposób, jak sobie do tej pory działał. Wszystko w swoim czasie. Aby mogło się wydarzyć to, o co pytasz, musi się zadziać coś, o czym nie wiesz, a jest bardzo ważne. Cierpliwość. Odkrycie, które da ci nowe możliwości. No ciekawe, słuchajcie, bardzo ciekawe na ten tydzień macie. Oj, nie wiem, czy ja tu powiedziałam, jakby ktoś z was był singlem i chciałby kogoś poznać, to w tym tygodniu jak najbardziej masz szansę poznać kogoś w miejscu gdzieś, gdzie się bawią ludzie, co ciekawe, bo w tych warunkach teraz to ciężko się gdzieś bawić, ale może, będzie długi weekend, to może gdzieś coś jakieś będą, słuchajcie, zgromadzenia nielegalne. No, może przyjaciele twoi, może znajomi gdzieś kogoś możesz poznać. Kogoś nowego i właśnie to może być też taka relacja przyjacielska, może się to zakończyć taką przyjaźnią. Nie musi to być od razu, wiecie, romantyczna, szalona miłość, prawda? Aczkolwiek może być dla kogoś jak najbardziej, bo mamy mnóstwo emocji, uczuć, cudowne karty na ten temat. No i jeszcze tu nam się pojawia bliźniaczy płomień, prawda? Wiecie co, tak tu czuję, że u jakiejś pani tu się może okazać, że ciąża się pojawiła. No, tak zastanawiałam, czy to mówić, bo ta karta śmierci przy tym jest, ale śmierć, ta karta też mówi o transformacji, czyli transformacji ciała na przykład, prawda? Podczas ciąży, więc tutaj jakaś pani może się dowiedzieć, że jest w ciąży. Dobra, zadajcie sobie teraz takie krótkie pytanie, tak, nie, może. Takie odpowiedzi, żeby mogły być, prawda? I będą trzy stosiki, zobaczcie, pierwszy, drugi, trzeci. Zatrzymaj sobie, jeśli potrzebujesz więcej czasu, możesz sobie zapisać te pytanka. Pamiętaj, to są krótkie odpowiedzi, tak, nie. Mamy pierwszą odpowiedź, tak, drugą odpowiedź, nie i trzecią odpowiedź, może. No ciekawe, bo wszystkie trzy takie standardowe, tak, nie, może. Mam nadzieję, że sobie nie zadałeś jednego pytania pod trzy stosiki, bo to by było zakręcone wtedy. Dobrze, kochane koziorożce, wszystkiego dobrego dla was w tym tygodniu. Tak jest. Idziemy dalej. Idziemy dalej. I mamy teraz wodnika. Mamy wodnika. Zobaczymy. Co tu słychać u wodników? O, u wodników mamy rycerza buław. Jakieś działanie. Pójście do przodu. U, mamy kartę diabła. Ciekawe. Szóstkę buław, czyli jakieś zwycięstwo. Dwójkę pentakli i karta pustelnika. No, ciekawe zestawienie. Co mi się od razu rzuciło w oczy, 69. Czyli jakieś bliźniacze płomienie tutaj. Zobaczymy, czy nam wyjdzie, czy nam się potwierdzą. I teraz tak. Powiem wam, że bardzo ciekawe.
Mam wrażenie, takie poczucie, że wodniki w tym tygodniu zaczną działać w tym kierunku, w którym wcześniej nie działały, bo się bały, bo się obawiały, bo nie miały gotowości. Jakkolwiek w tym tygodniu wodnik ruszy z kopyta. Tylko uważaj, wodniku, żebyś nie stratował po drodze, bo tutaj rycerz buław z tą kartą diabła pokazuje, że to jest takie troszkę działanie, taki galop jakby do przodu, nie patrząc po czym się biegnie, po trupach do celu. Tak uważajcie, żeby tutaj w tym tygodniu tak się nie zapędzić, bo generalnie macie pokazany sukces. 6 buław, czyli uda wam się to coś, co tu planujecie, aczkolwiek jest 2 pentakli, czyli będzie trzeba dobrze to zaplanować, żeby tu udało ci się jakby to wszystko połapać, bo tutaj z jakiegoś powodu kurczę, czuję to jakąś taką bardzo skomplikowaną tutaj sytuację, słuchajcie. Jakby tu był gdzieś konflikt interesów może troszkę i no właśnie, może dlatego tu będzie trzeba jakieś negocjacje, komunikacja takie. Kurczę, nawet nie wiem jak mam to wam powiedzieć. Dobra, wiem jak powiem. Uważajcie, żeby... Powiem jakie tu ostrzeżenia czuję. Żeby nie popadać w ciszę, żeby nie wycofywać się, żeby nie uciekać, żeby nie, nie dystansować się, nie próbować kontrolować na siłę wszystkiego. Niektóre rzeczy muszą się zadziać, żeby inne rzeczy się zadziały. To tutaj pamiętaj, wodniku, w tym tygodniu. Ojejku, kosmiczne to było. Dobra, zobaczmy co tutaj. Prawdziwa miłość to jest prawdziwe i głębokie uczucie oparte na solidnych fundamentach. No właśnie. Wiecie co, tak tu poczułam właśnie, że jakaś osoba albo przyjdzie do ciebie, wodniku, albo to ty, wodniku, będziesz chcieć wystartować do kogoś z propozycją, ofertą. Ale ta oferta będzie taka bardzo seksualna, bym powiedziała. To jest, pamiętajcie, czytanie ogólne, oczywiście nie mówię tego do wszystkich, tylko jak czujesz, że do ciebie to tu kwestia przemyślenia, zastanowienia, czy na pewno o to ci chodzi, bo summa summarum zostaniesz sam, wodniku. Jak sobie tutaj tak właśnie po trupach do celu, żeby tylko namiętność, pasję, to tutaj uda się do, jakby uda się, ale później i tak zostajesz sam, bo masz pustelnika, więc no nie wiem, czy to ci się kalkuluje w ten sposób. Natomiast słuchajcie, co ciekawe, macie przekaz, wodniki kochane, kocham cię tak mocno, że żadne słowa nie są w stanie tego wyrazić w pełni. No, może tu jest przekaz od jakiejś osoby dla ciebie, z którą wydaje ci się, że łączy was tylko seksualność, namiętność, a tu jednak ta osoba może właśnie się zakochała już w tobie. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką, dziękuję, że jesteś w moim życiu. Czyli jeżeli w tej kwestii tutaj będziecie mieć jakiś problem, to macie na pewno jakąś przyjaciółkę, przyjaciela, który może wam pomóc w tym temacie. Prawo przyciągania. Przyciągasz to, co wierzysz, że jest dla ciebie prawdą. No, to jest święta prawda, bym powiedziała. No, się sprawdza tak często. Absolutnie tak. Masz szansę, by jeszcze coś w tej sprawie zmienić. Działaj. No, bardzo tu czuję, że tutaj może wodnik fajnie podziałać jeszcze. Masz jeszcze czas na to. Jesteś miłością mojego życia. Dzisiaj to rozumiem. Wybaczysz mi. No nie wiem, czy to wodnik przysyła komuś, czy to do ciebie, wodniku. To już każdy z was też musi sobie samodzielnie pomyśleć, jakie macie sytuacje. Już wkrótce otrzymasz świetną wiadomość w tej kwestii. Dobra, co tu mamy dalej? Zakończył się pewien okres twojego życia, zamknij już tamte drzwi, idzie nowy rozdział twojego życia. Mamy kartę głupca, czyli zdecydowanie taki absolutnie nowy rozdział.
pogłębienie uczuć, zaangażowanie się, bardziej silne emocje, zaręczyny czy ślub. No, nieźle, nieźle, słuchajcie. No właśnie. Może to do ciebie, wodniku, ktoś wyjdzie z takimi propozycjami i ty się tak tutaj szukujesz, że po prostu się wycofasz, aż się uciekniesz po prostu do jaskini się schować. Jak tutaj poczujesz takie przytłoczenie, wodniku, to po prostu daj sobie czas, żeby to przemyśleć, przeanalizować, bo generalnie jak to nie jest stalker, słuchajcie, taki prześladowca, to ta osoba bardzo kocha, bardzo silnie kocha. No. I tu jeszcze jest przyjaźń w tym wszystkim. Także kwestia przemyślenia, prawda? Czego pragnie wodnik? No, będzie decyzja, będziecie musiały podjąć decyzję. Dobra, i teraz macie mini wybierz kartę. Takie pytania, żeby była odpowiedź tak, nie, może. Takie sobie zadajcie, możecie jedno zadać, możecie trzy. Będą trzy stosiki, pierwszy, drugi, trzeci. Dobra, zobaczmy sobie pierwszy stosik, drugi i trzeci. Dobra. No, jakie tutaj macie pytanka, możecie zatrzymać. Jak potrzebujecie więcej czasu, mam pierwszą odpowiedź na pierwsze pytanie. Mało prawdopodobne. Drugie. Tak. I trzecie. Może. No, tak macie, kochane wodniki, ale tu czuję bardzo dużo seksu, czuję, bo aż paruję tutaj, aż mi serce wali po prostu taką pasję, czuję namiętność, ale czuję tu bardzo dużo miłości. Bardzo dużo czuję tutaj miłości od kogoś. Pytanie, czy to od wodnika, czy od tej drugiej osoby, to nie wiem, to już musicie sobie sami w swojej sytuacji przemyśleć. Tak jest. Dobrze, kochani. Lecimy dalej. No i co? Zostały nam rybeczki. Rybeczki nam zostały. Zobaczmy, co tutaj w tym tygodniu. Rybeczka czeka na to, żeby spełniło się rybce jakieś marzenie. Król Pentakli ci mówi, pamiętaj, że na najlepsze rzeczy warto dłużej zaczekać. Jakieś tutaj ostrzeżenie, uwaga, żebyś nie przegapił szansy, która do ciebie może przyjść w tym tygodniu. I pamiętaj, że jesteś jedynym kreatorem twojego życia. Tak naprawdę masz. Tylko ty masz największy wpływ na to, co się zadziewa w twoim życiu. Jakieś tutaj jest, jakieś pretensje, jakieś żale, jakieś rozczarowanie. Coś niewybaczone, coś nieprzebaczone, coś niezostawione. I to gdzieś tutaj tobie bruździ. Jeżeli masz blokadę tutaj względem spełnienia jakiegoś marzenia, to właśnie bardzo często taka energia z przeszłości może przyblokować twoją energię, czy w relacjach, czy w związkach, czy w finansach. Więc naprawdę, słuchajcie, polecam każdemu Ho'oponopono, żeby z tym popracować. Macie tu 33, więc jest pokazane trójki, to jest zawsze serduszko. Wyjdź z serca, popracuj nad tym. Tu masz trójkę pentakli, więc to jest taka bardzo skrupulatna praca. Masz alchemika, który pokazuje ci do góry tutaj, patrzy do góry, a tu wskazuje w dół, czyli pokazuje na tą kartę. Chodzi o współpracę z kimś, żeby iść jakby do wyższych, jak to powiedzieć, sięgnąć takiej boskiej energii, z serca popatrzeć na to i powybaczać sobie. Coś się zadziało, jeśli tak, no różne rzeczy się dzieją, słuchajcie, gdzieś emocjonalnie to nas tam potem kuje, boli, prawda? Ale tak naprawdę trzymanie tego w sobie to jest tak jak hodowanie, słuchajcie, toksycznego jeziorka w
w swoim ciele, w swoim sercu, w swoim umyśle. Po co? Lepiej wybaczyć, zostawić, dla siebie to zrobić, żeby to po prostu mogło odejść. Zobaczcie, i to co mówiłam, zastosuj Ho'oponopono, aby usprawnić przepływ energii. Przepraszam, proszę, wybacz mi, dziękuję, kocham cię. Ewidentnie tu Ho'oponopono tobie pomoże, bo czuję, że tu jesteś przyblokowana w emocjach właśnie. I tak jakbyś czekał tutaj, jakby rybka czekała, żeby coś się zadzieje. Czyli ty czekasz, że się coś zadzieje. Siedzisz i czekasz. No, a tutaj chodzi o to, żeby zadziałać, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje słowa, za swoje myśli, za swoje emocje, za to, co się zrobiło, powiedziało. Ewidentnie. I posprzątać jakby. Zrobić coś z tym, bo masz trójkę pentakli. I tu jest potrzebna ci druga jakby osoba. Ktoś jeszcze. Czyli to jest praca grupowa dla ciebie na ten tydzień. No. Tak, czyli to Ho'oponopono, przepraszam, proszę, wybacz mi, dziękuję, kocham cię. I tu na kanale macie te, które nagrałam, takie z takim pogłosem, echem. Jedne jest prawie 5 godzin, drugie prawie godzinę. Możecie sobie słuchać, kochani, z intencją właśnie, żeby to się rozpuściło, żeby wybaczyć, czyli z intencją do siebie też można to, tego słuchać, żeby właśnie oczyścić serduszko z tego czegoś. Aby uzyskać nowy, bardziej pożądany rezultat, zrób coś inaczej, wprowadź jakąś widoczną zmianę, przemyśl, zadziałaj. Dokładnie. Ktoś nowy już wkrótce pojawi się w twoim życiu. Bądź gotowy, gotowa. Fantastycznie. W głębi serca doskonale wiesz, czujesz, co masz zrobić. Zobaczmy jeszcze, co tu mamy. Kocha się za nic, nie istnieje żaden powód do miłości. Tak jest. Przestań czekać, przestań się starać, przestań próbować, zacznij działać. Idź za głosem serca, intuicji i wewnętrznego instynktu. Dokładnie. Aha, tu damy i jeszcze sobie weźmiemy te zielone karty. Co tu jeszcze dobrego? Dla ryb na ten tydzień. Światełko na końcu tunelu. Ta sytuacja już zmierza ku końcowi. Dobre zakończenie. No widzicie, tylko trzeba coś z tym zrobić, prawda? Radosne wydarzenie, spotkanie, wiadomości. Ciesz się tą chwilą tak długo, jak trwa. Tu może damy i jeszcze czuję, żeby jedną wam wyjąć. Coś zupełnie nowego, czyli do twojego życia, rybko, zupełnie zmierza coś nowego. No, tylko zróbcie sobie wcześniej faktycznie przestrzeń w sercu, sprzątając jakby to, co tutaj uzbierały się, jakieś negatywne rzeczy, właśnie brak wybaczenia. No, żeby zrobić przestrzeń właśnie w serduszku na coś nowego, fajnego. Dobra, i teraz mamy mini wybierz kartę. Możesz sobie zadać jedno pytanko, dwa albo trzy. Ważne, żeby to odpowiedź mogła być taka prosta. Tak, nie, albo może coś takiego, bo tutaj są tylko takie odpowiedzi. Możesz sobie zadać jedno pytanie, możesz dwa, możesz trzy, jak wolisz. Jeżeli potrzebujesz więcej czasu, zatrzymaj sobie to nagranie na chwilkę i pomyśl. A my teraz mamy pierwsze, drugie i trzecie odpowiedź, tak? Pierwszą, drugą, trzecią. Odpowiedź numer jeden. Mało prawdopodobne. Dwójka. Tak? I trójka. Niewłaściwy czas. Dobrze, rybki kochane, to tyle dla was na ten tydzień. Oczywiście tam jeszcze będziecie mieć wybierz kartę na końcu. Już będziemy tasować. No i macie mnóstwo przeróżności jeszcze na kanale, także do wyboru do koloru. Buszujcie na playlistach. Słuchajcie, kto jest na bursztynowym poziomie, na wspieraniu tam, to tam energia dnia na ten tydzień warta jest zobaczenia, słuchajcie, bo no naprawdę tydzień nieprawdopodobny. To jest ta energia dnia, którą tam nagrałam, to mi przekazano, że będzie ważne to na kilka tygodni do przodu. Więc czy teraz, czy w przyszłym tygodniu, zobaczcie sobie, bo
dużo czuję, że tam się będzie właśnie działo. Będzie prawo przyczyny i skutku, karma. Co zasiałeś, to zbierzesz, na takiej zasadzie. Dobra, a my teraz sobie lećmy, weźmiemy sobie te karty teraz, bo ich nie było w ogóle na tym czytaniu. Jeszcze nagrałam, słuchajcie, to czytanko, co idzie nowego w miłości, na wybierz karty takie, także na 400 siki, więc kto ma ochotę, to sobie tam jeszcze, jak nie widzieliście, zobaczcie. Oczywiście macie też, co dobrego idzie. Też sobie możecie zobaczyć i to macie, i wybierz kartę, i się rozpędziłam, i horoskopy porobiłam. Oczywiście będę w przyszłym tygodniu też nagrywać na maj już, słuchajcie, miesięczne. Chciałam wcześniej nagrać, ale tak mnie głowa bolała, słuchajcie, że po ścianach chodziłam dosłownie, także no, widocznie tak miało być. No tak, tak to bywa, słuchajcie. Cóż zrobimy, prawda? Tak jest. Co byśmy sobie tu jeszcze wzięli? Wiecie co? Czuję, żebyśmy sobie dobrali jeszcze te, które były karty już. Aha. I jeszcze sobie weźmiemy te. Dobra. Czy jeszcze coś byśmy sobie wzięli? Wiecie co, wezmę sobie tutaj te takie, tak nie może, po jednej karcie nam dam, do każdego stosiku będziecie mieć jeszcze potwierdzenie. Dobrze, tak powkładamy tam gdzieś pod spód. Tylko pamiętajcie, że tu już jest po jednej tej karcie, dobrze? Okej, takie fajne, takie chaotyczne, rozrzucone. Ja to czasem lubię, taki artystyczny nieład, słuchajcie, fajnie. Pierwszy, drugi, trzeci stosik. Dobra, zastanówcie się chwilkę. I lecimy z pierwszym. Pierwszy, drugi, trzeci, pamiętajcie. Pierwszy stosik. Co tu mamy? Równowaga, słuchajcie. Miłość to nie jest zawsze zgadzanie się, słuchajcie. Wspaniała relacja. To jest taka relacja, gdzie jeden drugiego potrafi wspierać w takich trudnych też chwilach i w czasie wyzwań. W czasie wyzwań niekoniecznie musimy się z sobą zgadzać, prawda? Ale potrafimy w równowadze z sobą rozmawiać i to tutaj jest właśnie powiedziane. Pamiętaj o równowadze. Zaufanie. Ta sytuacja nawołuje ciebie, wymaga od ciebie, prosi ciebie o zaufanie, o to, byś podtrzymywał nadzieję i wiarę. I mamy tutaj współuzależnienie, czyli uważaj, czy przypadkiem nie jest to jakieś współuzależnienie, to o czym tutaj myślisz. Jakieś uzależnienie może mieć wpływ na twoje życie miłosne i może to być właśnie współuzależnienie, czyli uzależnienie jeden od drugiego na przykład, prawda? Pozytywne nowe doświadczenia. Otwórz się na nowe, najgorsze już za tobą. Uśmiechnij się. Polepszenie zdrowia, sytuacji, relacji, finansów, tego, o co pytasz. Poszukuj szczęścia w codzienności, a odnajdziesz niezwykłości i piękne skarby dokładnie tutaj. No i teraz masz to pytanko, które sobie tam zadałeś. Możesz sobie teraz jeszcze zadać, napisać, wymyślić. I odpowiedź mamy: niewłaściwy czas. Czyli to nie jest odpowiedź, że nie, tylko po prostu czas jest niewłaściwy. Dobra, lećmy dalej. Lećmy dalej. Tak jest. I mamy teraz, słuchajcie, stosik numer 2. Dobra, to zobaczmy najpierw te karty. Wszystko, co najlepsze, jest wciąż przed tobą. Oczekuj pozytywnych zmian. Nadchodzi świetny czas, by ruszyć do przodu i sprawić, w sprawie, o którą pytasz. I masz tak. Otwórz się na nowe rozwiązania, a uzyskasz więcej. Wait, czyli zaczekaj, nie spiesz się, nie wchodź w to za szybko, pozwól, by to się rozwijało w naturalny sposób. Dzieci mają wpływ na twoje życie miłosne. I pasja.
Pozwól, aby twoje serce i twoja dusza śpiewały radością. Czyli tutaj chodzi o to, by pozwolić sobie na więcej luzu, żeby się tak aż nie spinać, żeby nie traktować czegoś aż tak poważnie. I masz pytanko, jeżeli jeszcze sobie nie zadałeś, to sobie zadaj pytanie. Takie odpowiedź będzie tak, nie albo może, taka krótka odpowiedź. I masz odpowiedź, tak, dwójeczko. Dobrze, fantastycznego tygodnia wam życzę. A my jeszcze lecimy do stosiku numer 3. Tak, i mamy, słuchajcie, stosik numer 3. Tu na końcu sobie pamiętaj o tym pytaniu. Tak, nie może, takie krótkie jakieś. Znaczy, odpowiedź ma być taka konkretna, prawda? Tak, bo zapracowałeś na to, brawo. Podróż, ta podróż absolutnie odmieni twoje życie. Podróż fizyczna, duchowa, podróż zawodowa, tak. Czyli już masz dwa razy tak. No, super, początek fajny. Jeśli się odważysz, rezultaty przewyższą twoje najśmielsze oczekiwania. Jeśli mógłbyś zrobić cokolwiek, co by to było? Ta odpowiedź zamieszkuje w twoim serduszku, nie w twoim umyśle, ponieważ serce jest bramą do twojej duszy. Prawdziwa miłość, wow! To może być miłość wszechczasów, wow! Jakoś czuję, że jak sobie jeszcze nie obejrzałeś, trójeczko, tego filmiku, co idzie nowego w miłości, wybierz kartę, co robiłam na 3 stosiki, to tam poczułam dla was kogoś, dla kogoś, kto też czuje to samo, wybierz sobie tam też 3 stosik. Tak poczułam teraz to po prostu. Forgiving and learning, czyli wybaczanie i nauka. Czyli wszystko, co się zdarza w życiu, słuchajcie, tu nie można niczego żałować, dlatego że wszystko, co się zdarzyło w przeszłości, buduje nas, tworzy, pomaga nam się uczyć, pomaga nam się rozwijać. Czyli tutaj pamiętaj, że cokolwiek się zadziało, to było po to, żeby się czegoś móc nauczyć. Więc może warto wybaczyć tym osobom, które tam coś napsuciły tobie w życiu, sprawiły jakieś przykrości. Nie dlatego, że zasługują, tylko dlatego, że ty zasługujesz na spokój wewnętrzny i żeby się uwolnić od tego. Aha, pytanko sobie zadaj. Pamiętaj, to krótkie pytanko, tak, nie. I odpowiedź masz. Może, no, czyli taka, ani tak, ani nie. To jest jakiś taka zależność tu czuję, że jeśli coś tam, to coś tam. Może właśnie jeśli się odważysz, to wtedy. Może jeśli wybaczysz, to wtedy. Może jeżeli się gdzieś przeniesiesz, to wtedy. Jakaś zależność tutaj jest. W każdym razie wszystkiego dobrego dla was, trójeczki. Życzę fantastycznego tygodnia, kochani. No i co? Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. No teraz to już pewnie w horoskopach miesięcznych na maj. Do usłyszenia, kochani. Pozdrawiam.